Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Możemy mieć małe problemy z łącznością, bo pan minister jest w trasie, więc przez chwilami mogą występować jakieś delikatne usterki. Mam nadzieję, że pan minister nas słyszy i że my za chwilę pana ministra też usłyszymy. Pierwsze pytanie, panie ministrze, jest o izraelski atak na pracowników organizacji pozarządowej, humanitarnej w Strefie Gazy. 7 osób zginęło, wśród nich Polak Damian Sobul. Czego tak naprawdę oczekujemy od Izraela, bo jak wiadomo, to izraelska armia zaatakowała te 3 samochody, którymi jechali pracownicy organizacji humanitarnej. To z rąk izraelskiej armii oni zginęli, w tym obywatel Polski. Czego teraz polski MSZ, polski rząd oczekuje od Izraela? No niestety, póki co nie słyszymy pana ministra. Przed chwilą jeszcze mieliśmy bardzo dobrą łączność, ale ją straciliśmy. Spróbujemy się zatem połączyć telefonicznie może z panem ministrem, bo pytań jest faktycznie bardzo dużo, jeżeli chodzi o sytuację związaną ze śmiercią Polaka w Strefie Gazy. Wczoraj reakcja, jeżeli chodzi o polską dyplomację, ale także szerzej o przedstawicieli polskiego rządu, no, zdaniem wielu osób była zbyt zachowawcza. W wielu wpisach, w wielu pierwszych informacjach, nie tylko przedstawicieli rządu, ale także na przykład prezydenta Andrzeja Dudy, zabrakło informacji o tym, kto stał za tym atakiem, z czyich rąk tak naprawdę zginął obywatel Polski, zginął wolontariusz z Polski. No potem już z czasem pojawiały się inne informacje. Panie ministrze, czy się słyszymy? Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, jest gościem Sedna Sprawy. Słyszymy się, panie ministrze? Tak, ja pana słyszę i widzę, dlaczego ja nie jestem widziany. Okej, słyszymy się. Znakomicie, panie ministrze. To ja tylko jeszcze kolegom z reżyserki powiem, że ja pana ministra tak gdzieś w tle tylko słyszałem. Mam nadzieję, że nasi słuchacze słyszą. Teraz jest już okej. Panie ministrze, czego polski rząd oczekuje od Izraela po tym, jak zginął polski obywatel z rąk izraelskiej armii? Sprawa jest nieprawdopodobna i niewiarygodnie, można powiedzieć, krytykowana na całym świecie. Jeśli chodzi o polski MSZ, ja słyszałem pańską wypowiedź. Nie było nasze wypowiedź czy stanowisko wychowawcze, tylko profesjonalne. Do końca jeszcze wierzyliśmy, że informacje, które napływają do nas ze strony izraelskiej, bo to oni informowali nas o tym wydarzeniu, przedwczesne, że może jednak rzeczywiście będą, można powiedzieć, pozytywne. Dopiero kiedy oficjalnie zostało potwierdzenie, otrzymaliśmy to potwierdzenie o śmierci polskiego obywatela, mogliśmy zabrać odpowiednie stanowisko. To jakie są oczekiwania dzisiaj, panie ministrze, wobec Izraela? Bo na przykład, jeżeli chodzi o brytyjski MSZ, wezwał izraelskiego ambasadora. Czy też mamy takie plany, żeby wezwać izraelskiego ambasadora w Polsce i przedstawić mu swoje oczekiwania? Nasze oczekiwania były jasne od początku. Pan minister Sikorski, ja tą sytuację oczywiście z odpowiednimi departamentami i służbami kontrolowałem, również rzecznikiem prasowym, ponieważ jestem bezpośrednio odpowiedzialny za Bliski Wschód i Afrykę. Natomiast pan minister Sikorski natychmiast odbył rozmowę telefoniczną z ambasadorem Izraela, ponieważ nie chodzi, żeby kogoś wzywać, tylko dowiedzieć się prawdę. Kiedy się tej prawdy dowiemy, będziemy wszczynać kolejne postępowania. Jaka była odpowiedź, że będziemy mieli szybko informację, że będzie przeprowadzone niezależne śledztwo. Następnie pan minister Sikorski połączył się z ministrem spraw zagranicznych Izraela, również zażądał wyjaśnień, odebrał w imieniu Izraela kondolencje dla rodziny naszego obywatela, którego naprawdę podziwiam i naprawdę to, co on robił, było wspaniałe, bo on nie tylko w Palestynie, ale w wielu częściach świata uczestniczył w wielu misjach humanitarnych, a przecież organizacja, dla której pracował, to jej główną ideą, to jest oczywiście kraj powstanie, bo w różnych sytuacjach kryzysowych, w różnych miejscach świata, czy to głodu, czy to wojny, dostarczać każdemu cywilowi ciepły posiłek, więc my żądamy następujących działań. Po pierwsze, wyjaśnienia sprawy,
podania do publicznej wiadomości, jak mogło dojść do takiego okrutnego i niewiarygodnego, jak funkcjonalizacja incydentu, my mówimy ataku niewiarygodnego, dlatego że przecież to był konwój oznakowany, strona izraelska była o nim poinformowana, wiedziała, w którym miejscu on przekracza granicę. Więc wszystko było jasne. To przecież ja przypominam, jak... Panie ministrze, ale to jest zbrodnia wojenna, bo z tego, co pan mówi, jeżeli strona izraelska wiedziała, że to jest konwój humanitarny, jeżeli, jak wiemy, to nie był jeden atak, tylko no, seria trzech ataków i już ci wolontariusze przenosili rannych do innego samochodu, kiedy uderzyły kolejne pociski, to panie ministrze, wygląda po prostu jak zbrodnia wojenna. Jeżeli giną cywile zabijani przez armię danego kraju ze świadomością, że są zabijani właśnie cywile, szczególnie tacy, którzy niosą pomoc humanitarną, to chyba trzeba to nazwać po imieniu. Mnie nie przekonują ani przeprosiny pana premiera Netanyahu, ani wyjaśnienia szefa sił zbrojnych Izraela. Jak te mieć twarde dowody, co się stało, jak mogło do tego dojść? Ja przypominam, jak zadziałały polskie służby, czy to dowództwo operacyjne sił zbrojnych, czy to służby kontrwywiadu, wywiadu i polskie wojsko, kiedy rakieta Federacji Rosyjskiej wystrzelona z Myślica przekroczyła na 39 sekund granicę terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, była ona obserwowana i w każdej chwili piloci czekali na rozkład ewentualnego zestrzelenia, więc ja nie mogę zrozumieć, jak można było dokonać ataku, zresztą dronem, który nie myśli, na konwój, który był jasno i w sposób oczywisty oznaczony. Więc jak wspomniałem, zażądaliśmy natychmiastowego przeprowadzenia niezależnego śledztwa, zresztą tego samego zażądał Biały Dom i prezydent Joe Biden. Więc tutaj jest współdziałanie między polską a amerykańską dyplomacją i administracją. To oczywiście ma nastąpić bardzo szybko i tego oczekujemy, żeby wiedzieć. Jeżeli wtedy okaże się, że było to działanie świadome służb czy też wojsk izraelskich, tak trzeba będzie wtedy, jeżeli tak dowody wskazało, nazwać to zbrodnią wojenną. Czekamy na wyjaśnienie, ale tak czy inaczej, czy jakie były intencje, czy to była pomyłka, jak mówi premier Netanyahu, zamierzam mu wierzyć, bo inaczej bym musiał posądzać rząd Izraela o celowe zamordowanie 7 osób. A rozumiem, że to była, jak mówi premier Izraela, pomyłka. Ale panie ministrze, ale raz pan mówi, że czekamy na jakieś wyniki śledztwa drobiazgowego, jak rozumiem, niemożliwie wiarygodnego, a raz pan mówi, że wierzy na słowo premierowi Izraela, że to pomyłka. No albo jedno, albo drugie. Albo czekamy na wyniki śledztwa, albo wierzymy na słowo. Nie będę posądzał nikogo. Ale nie, ja nie wierzę mu na słowo, nie wierzę nikomu. Natomiast chcę powiedzieć też, że nie mam słyszymy prawa... Słyszymy się, panie ministrze. Nikogo. Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych. Tak. Ja wiceszef Nowej Lewicy. Słyszymy się. Teraz my też, panie ministrze, słyszymy. Więc, tak. Panie ministrze, dlaczego pan mówi, że na słowo wierzy premierowi Izraela, jeżeli przed chwilą pan mówił, że... Ale ja powiedziałem zupełnie co innego, panie redaktorze. Powiedziałem właśnie, że nie przekonuje mnie słowa premiera Izraela. Okay. Tak? Te dowody, to powiedziałem i tego się trzymam. W związku z tym, żeby mieć twarde dowody, musi być przeprowadzone śledztwo i chcemy natychmiast, jak to zażądał minister Sikorski, przyjmując również kondolencje, które my złożyliśmy rodzinie naszego obywatela, który zginął w tym ataku, wtedy możemy zająć ostateczne stanowisko. Ale to, co chciałem bardzo mocno powiedzieć, co wybrzmiało, mi się wydaje, że niezależnie czy to było działanie intencjonalne, czy to było działanie przypadkowe, strona izraelska ponosi polną, ale również odpowiedzialną. Minimum absolutnie to powinno być oczka ofiar. I spowodowanie do tego, takiej sytuacji, żeby nie doszło do tego sytuacji. Przypominam, że ofiar pomocy humanitarnej czy aktywistów przez ostatnie miesiące w Strefie Gazy było więcej, tylko nigdy dotąd ta sytuacja tak nie wybrzmiała w Polsce, więc to, co Izrael dzisiaj, ja muszę dokonać tutaj bardzo ostrej krytyki, to jest, że nie początkowywuje się rezolucji Rady Bezpieczeństwa z 25 marca. Po pierwsze, wezwała Izrael do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i zawieszenia. I po drugie, do nieutrudniania pomocy humanitarnej i przepływu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy objętej już, można powiedzieć, kryzysem głodu. Więc tego Izrael nie wykonuje, bo chcę panu powiedzieć, gdyby Izrael miał dobrą wolę, tak jak to powiedział jeden z generałów, wybitnych ekspertów, to by przecież ten konwój, który był jasno konwojem z pomocą humanitarną, chronił, a nie do niego strzelał. Tak?
Zastanawiające to... Więc to niedostosowanie się to też do rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, która, ja chcę z całą mocą podkreślić, jest elementem prawa międzynarodowego. Panie ministrze, to jeszcze chcę jedną rzecz zapytać tak na koniec naszej radiowej części, jeszcze potem w internetowej dogrywce ten wątek rozwiniemy, ale ambasador Izraela w Polsce pisze tak. Antysemici zawsze pozostają antysemitami, a Izrael pozostaje demokratycznym państwem żydowskim, które walczy o prawo do istnienia. Tak napisał, odnosząc się między innymi, czy krytykując między innymi wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, no, który nic strasznego nie napisał, mam wrażenie, o tej sprawie. No, argumenty antysemityzmu w tej sytuacji, co do krytyki państwa Izrael mają? Jak pan minister to odbiera? One są zasadne? Nie są zasadne. Myślę, że wpis pana ambasadora jest nieprzemyślany. I przypisywanie komukolwiek, nawet przedstawicielowi formacji takiej jak Konfederacja, która wiemy, że ma na sumieniu różne ekscesy antysemickie, jest w tym przypadku absolutnie nie na miejscu. Dlatego, że mówimy o sytuacji, w której wojsko izraelskie dokonało zdania na cywilnym międzynarodowym. Rezolucje Rady Bezpieczeństwa, dokonując niestety zamierzonego lub niezamierzonego zabójstwa, za które powinno ponieść odpowiedzialność i przeprosić. Pan ambasador jedyne, co powinien zrobić, to przeprosić za to, I podjąć wszelkie działania, aby polska opinia publiczna, ale też amerykańska, przypominam, ale też opinia publiczna Wielkiej Brytanii, bo tam byli tych krajów, którzy zginęli, wolontariusze, wspaniali ludzie, poznała jak najszybciej szczegóły i poczuła, że Izrael, który ponosi moralną, polityczną i międzynarodową, a mam nadzieję również wkrótce finansową odpowiedzialność za ten straszny czyn, poczuwa się do winy, a nie wchodzi w polityczną polemikę, gdzie sytuacja Izraela w tej sprawie jest beznadziejna. Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część rozmowy. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Przed nami internetowa dogrywka programu. Radio Plus. Sedno sprawy. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna cały czas jest z nami. Jeszcze, panie ministrze, chwilkę mamy. Mam nadzieję, że jakość połączenia pozwoli nam kilka zdań jeszcze zamienić na ten temat. Panie ministrze, pan powiedział, że premier Izraela przeprosił. Kilka minut temu pan minister coś takiego powiedział. Tymczasem ja mam wrażenie, że nie padło słowo przepraszam. To znaczy, ja, jak powiedziałem, i mówię to już trzeci raz, nie przekonują mnie słowa premiera Netanyahu, który może rzeczywiście usiłował przeprosić, twierdząc, że to ale nie przeprosił. To był, jak to się mówi, wypadek, bo tam rzeczywiście to słowo, więc jego słowa mnie nie przekonują absolutnie. Ja chcę powiedzieć jeszcze raz całą mocą. Izrael został... Idealnie, ani nawet przyzwoicie cały czas nie jest. Mam nadzieję, że znowu pana ministra za chwilę usłyszymy, jak skomentuje słowa Benjamina Netanyahu, premiera Izraela, dotyczące tego dramatycznego zdarzenia z przedwczorajszego wieczoru, z poniedziałkowego wieczoru. Ja może państwu zacytuję te słowa premiera Izraela. Powiedział mianowicie tak. To się zdarza na wojnie, będziemy to wyjaśniać do końca. Jesteśmy w kontakcie z rządami i zrobimy wszystko, aby taka sytuacja się więcej nie powtórzyła. No tymczasem, jak mówił pan minister, już takie sytuacje nieraz się powtarzały ze strony izraelskiej armii, więc trudno za dobrą monetę wziąć jakiekolwiek argumenty i kolejne przekonywania o dobrej woli tym razem już izraelskiej armii. Panie ministrze, udało nam się może usłyszeć. Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, jest, mam nadzieję, cały czas z nami, czy chwilowo pana ministra z nami jednak nie ma. To jeszcze tylko powiem, że poza... Jest pan minister, znakomicie. Panie ministrze, to tylko krótko słowo przepraszam powinno paść. Czy pan mnie słyszy teraz? Czy... Halo, halo? Słowo przepraszam, panie ministrze, czekamy na słowo przepraszam na początku chociaż, które pokaże jakieś minimum dobrej woli. Chciałem się upewnić, czy pan mnie słyszy. Teraz tak. Tak, bo wie pan, ta cała sytuacja tutaj techniczna jest dziwna, bo ja pana cały czas słyszę, widzę. I widzę go pana również na monitorze mojego komputera. Nie wiem, dlaczego w drugą stronę to nie działa, więc... Mogę tylko rozłożyć ręce, panie ministrze. No niestety. Czasem się zdarzają takie problemy. Nie śmiem spiskowych teorii snuć. Czy pana za to przepraszam.
Panie ministrze, lepiej, bo... Panie ministrze, to chyba jednak niekoniecznie damy radę. Nie wiem, może jeszcze spróbujemy ostatni raz, panie ministrze. Zapytam, czy to słowo przepraszam powinno paść i czy ono będzie ewentualnie sygnałem, dowodem jakiegoś minimum, jeżeli chodzi o dobrą wolę strony izraelskiej? Czy czekamy na słowo przepraszam? No chyba niestety nie uda nam się z panem ministrem porozmawiać, mimo że, jak słyszeli państwo, po stronie pana ministra zdaje się, że wszystko jest w porządku, w sensie słyszy nas pan minister, ale niestety z urządzenia pana ministra dźwięk do nas i obraz tym bardziej nie dociera. No czasem tak się zdarza, że technika niestety zawodzi i rozmowy nie udaje się przeprowadzić. Pytań jeszcze było kilka, między innymi o sytuację lewicy w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego. Czy lewica będzie szła sama, czy jednak w jakimś szerszym układzie, bo Platforma sposobi się do tego, żeby być może wystartować razem z trzecią drogą. Panie ministrze, jeżeli pan mnie słyszy, to tylko podziękować chciałem bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że następnym razem problemy techniczne nie umożliwią nam zadawania pytań i odpowiadania na te pytania. Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, był dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia państwu życzę. Radio Plus. Sedno Sprawy. A za chwilę, ale taką dłuższą chwilę, Kamila Biedrzycka pojawi się na moim miejscu, żeby poprowadzić Ekspres Biedrzycki. I ta chwila będzie dłuższa, bo jak państwo widzieli, słyszeli, rozmowa z wiceministrem spraw zagranicznych Andrzejem Szejną z powodów technicznych niestety nie mogła się odbyć do końca. Dobrego dnia.
Dzień dobry Państwu. W środę to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. U Państwa już za chwilę minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, a po godzinie 9.45 pan profesor Radosław Markowski z Uniwersytetu SWPS. Zaczynamy jednak od tego, że Najwyższa Izba Kontroli kieruje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, między innymi wobec byłego premiera Mateusza Morawieckiego, przez przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w zakresie przyznawania wsparcia samorządom. Równocześnie NIK ma dzisiaj skierować zawiadomienie do prokuratury w innej sprawie, tym razem zakupu środków ochrony indywidualnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. To zawiadomienie z kolei ma dotyczyć nie tylko Morawieckiego, ale także byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Według kontrolerów decyzje byłego premiera miały doprowadzić samorządy do strat minimum, uwaga, 4 miliardów złotych. Z kolei kontrola wydatków rządu PiS w czasie pandemii wykazała, że w latach 2020-2021 niegospodarnie, tu cytat z kontrolerów, i nierzetelnie wydano blisko 200 milionów złotych. Protestujący rolnicy spędzili noc w gmachu Ministerstwa Rolnictwa. Przed północą resort wydał komunikat o nocnych rozmowach rolników z ministrem Czesławem Siekierskim. Przekazano w nim m.in., że przyjęte uzgodnienia w Jasionce w znaczącym zakresie zostały zrealizowane. Chodzi m.in. o kwestie związane z Zielonym Ładem i zasady uruchomienia pomocy dla producentów zbóż, a także podtrzymywanie embargo do Polski zbóż z Ukrainy, kukurydzy, także rzepaku, słonecznika, mąki, otrąb. Prowadzone są także prace nad utrzymaniem wysokości podatku rolnego na poziomie z ubiegłego roku. Rolników to jednak nie satysfakcjonuje i od wtorku okupują siedzibę resortu. Są niezadowoleni z postępów w realizacji postulatów porozumienia zawartego właśnie z ministerstwem w marcu. I na koniec prawdziwa bomba, drodzy Państwo, bo okazuje się, że na liście osób, które za rządów Zjednoczonej Prawicy miały być objęte kontrolą operacyjną i podsłuchami z wykorzystaniem systemu Pegasus, znajduje się ponad 100 osób. Tylko niewielką część z nich prokuratura w najbliższych dniach zamierza powiadomić o tym, że były podsłuchiwane. Niektóre nazwiska z racji na bezpieczeństwo państwa nigdy nie zostaną ujawnione. Tak wynika z informacji Onetu. Według źródeł portalu wśród 100 kilkudziesięciu osób, wobec których służby miały używać Pegasusa, są między innymi politycy zarówno ówczesnej opozycji, jak i rządzącego wówczas obozu Prawa i Sprawiedliwości. Na liście Pegasusa znajdować się miała cała masa osób aktywnych publicznie, w tym PR-owcy, lobbyści, a także, uwaga, obywatele obcych państw, dyplomaci i oficerowie kontrwywiadu. I to jest chyba właśnie ta bomba, którą przed świętami zapowiadał minister Adam Bodnar. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zaczynamy. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, drodzy Państwo, chce dochodzenia w sprawie śmierci Polaka w Strefie Gazy. MSZ mówi o tym, że pan minister rozmawiał ze swoim izraelskim odpowiednikiem i wezwał do przeprowadzenia bezstronnego śledztwa w sprawie ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął obywatel Polski. Tak informuje rzecznik MSZ i tłumaczy, że Sikorski wyraził oburzenie i szok związany z tym atakiem. Radosław Sikorski rozmawiał wczoraj po południu telefonicznie ze swoim izraelskim odpowiednikiem. Wiemy, że rozmowa trwała 8 minut i miała charakter wymiany poglądów, raczej oficjalny. Zwrócił uwagę, że odbyła się już po tym, gdy armia izraelska potwierdziła, że jest sprawcą ataku, w którym zginął Polak. No i tutaj mamy także dość, delikatnie rzecz ujmując, kontrowersyjne stanowisko ze strony Izraela między innymi. Ja Państwu najpierw przeczytam, co powiedział Benjamin Netanyahu, premier Izraela. To tragiczny incydent i niechcący trafiliśmy niewinnych ludzi. To zdarza się na wojnie, powiedział premier Izraela w odniesieniu do izraelskiego ataku na wolontariuszy. 7 zginęło, przypomnę. To się zdarza na wojnie i zbadamy to do końca. Jesteśmy w kontakcie z zaangażowanymi rządami i zrobimy wszystko, aby to się nie powtórzyło. A przypomnę jeszcze, że ambasador Izraela, no właściwie każdego, kto podaje w wątpliwość tę sytuację i domaga się wyjaśnień, nazywa antysemitami. W związku
związku z tym sytuacja rzeczywiście robi się napięta. Kilka minut temu dosłownie premier Donald Tusk napisał rzecz następującą. Panie premierze Netanyahu, panie ambasadorze Livne, zdecydowana większość Polaków okazała pełną solidarność Izraelem po ataku Hamasu. Dzisiaj poddajecie tę solidarność naprawdę ciężkiej próbie. Tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzą zrozumiałą złość. I teraz budzi oczywiste pytanie. Co dalej? I jak będą wyglądały nasze stosunki z Izraelem? I co ma zamiar zrobić jeszcze dalej w tej kwestii Ministerstwo Spraw Zagranicznych? O tym na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać. A teraz o kłopotach Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Wspominałam już Państwu, że Najwyższa Izba Kontroli zawiadama prokuraturę. Dzisiaj między innymi w sprawie osób, które bezpośrednio brały udział w procesie zakupu środków ochrony indywidualnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Chodzi o Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina i Magdalenę Rzeczkowską. Najwyższa Izba Kontroli 21 marca przedstawiła wyniki kontroli dotyczącej zakupu właśnie tych środków i z ustaleń kontrolerów wynika, że kancelaria premiera wydała niegospodarnie, nierzetelnie i niecelowo blisko 200 milionów złotych w latach 2020-2021, ale to nie jedyne problemy Morawieckiego, ponieważ jak już Państwu wspominałam, chodzi także o kwestię przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w zakresie przyznawania wsparcia samorządom. I wspominałam już Państwu, że to jest nieprawdopodobna zupełnie kwota, która wygląda następująco. Samorządy z powodu działalności premiera Morawieckiego, to są ustalenia NIK-u, mogły stracić co najmniej 4 miliardy złotych. Ogromne pieniądze i w tej sprawie Najwyższa Izba Kontroli także zapowiada złożenie sprawy do prokuratury. O rolnikach okupujących ministerstwo już Państwu opowiadałam i przypomnę tym, którzy do nas dołączyli, że trzęsienie ziemi nam się szykuje w związku z listą Pegasusa. Mamy tutaj nowe fakty, które mówią o tym, że na liście osób, które za rządów PiSu i w ogóle Zjednoczonej Prawicy były inwigilowane tym systemem, znajduje się ponad 100 osób, 100 kilkadziesiąt, z informacji Onetu, przynajmniej tak wynika. No i problem polega na tym, że tylko niewielką część z nich prokuratura w najbliższych dniach zamierza powiadomić, że były podsłuchiwane. Niektóre nazwiska bowiem, raz jeszcze powtórzę, z racji na bezpieczeństwo państwa nigdy nie zostaną ujawnione. Wiemy, że chodzi tutaj między innymi o polityków opozycji, ale także wtedy rządzącego obozu Zjednoczonej Prawicy, ale także chodzi o PR-owców, lobbystów, obywateli obcych państw, dyplomatów i oficerów kontrwywiadu. Proszę sobie wyobrazić w ogóle taką sytuację. Z raportu dotyczącego stosowania kontroli operacyjnej i podsłuchów ma wynikać jasno, że każdy przypadek zastosowania Pegasusa miał niby mieć odniesienie do postępowania prokuratorskiego, ale w ocenie autorów tegoż dokumentu w wielu przypadkach argumentacja miała być, cytuję, dęta i naciągana, a zastosowane środki inwigilacji niewspółmierne do kategorii toczących się spraw. Traktowano tych ludzi z założenia jak terrorystów. Na ten temat za chwilę będziemy na pewno mówić. I dwie informacje na koniec. Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Lewicy, zapowiedział, że będzie prosił ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara o rozmowę w sprawie przemyślenia oraz przeanalizowania możliwości powrotu do wznowienia postępowania prokuratorskiego w sprawie śmierci Barbary Blidy. Podjąłem decyzję, że zwrócę się do ministra Bodnara w tym tygodniu i poproszę go o rozmowie właśnie w tej sprawie powrotu do wznowienia postępowania prokuratorskiego, bo jak widzę, co robią ludzie, którzy w tamtym czasie również odpowiadali za sprawiedliwość w Polsce, co robili z Funduszem Sprawiedliwości, jak są niemoralni, jak ukrywają różne rzeczy, to myślę, że w sprawie Barbary Blidy wszystkie ręce zostały umyte zbyt szybko. To jest zapowiedź Włodzimierza Czarzastego, a na koniec dość smutna konstatacja wynikająca z sondażu, który nam pokazuje, że rośnie sceptycyzm Polaków do Unii Europejskiej, drodzy Państwo. W elektoracie PiSu właściwie już nie ma euroentuzjastów. Coraz mniej Polaków widzi przewagę zalet nad wadami polskiej obecności w Unii Europejskiej. Na przestrzeni 3 lat liczba zwolenników Unii spadła w polskim społeczeństwie o 11 punktów procentowych. To jest bardzo dużo. W elektoracie PiS już nie ma ich w ogóle. Tak wynika z badania Ibrist dla Rzeczpospolitej. Na zalety wskazuje 53,5% ankietowanych, a wady 16,7%. Zdaniem niemal 25% wady i zalety się równoważą. Warto chyba sobie wylać kubeł zimnej wody na głowę, jak sądzę, w tym temacie. Drodzy Państwo, już za chwilę Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Zapraszam.
I dziś słyszymy, że rząd koalicji 13 grudnia będzie likwidował centralne biuro antykorupcyjne, a więc no, dla złodziei to jest rzeczywiście wymarzony czas, kiedy CBA przestanie funkcjonować, bo zostanie zlikwidowane przez koalicję 13 grudnia. Rząd beznadziejny, rząd, który nie potrafi rządzić, dlatego organizuje igrzyska. Kiedy okazało się, że komisje śledcze stały się niewypałem, obnażył ich indolencję pan premier Jarosław Kaczyński, kiedy występował na takim posiedzeniu Komisji Śledczej w sprawie Pegasusa, a więc wtedy, kiedy nie udało się prowadzić dalej igrzysk w postaci komisji śledczych, przerzucają się na Narodowy Bank Polski, próbują właśnie obezwładnić instytucję niezależną od rządu, żeby wepchnąć Polskę do strefy euro, żeby pozbawić Polaków oszczędności, żeby spowodować zubożenie naszego społeczeństwa, bo tym się zakończy wejście Polski do strefy euro. Polacy powinni wiedzieć i bardzo dobrze, że dowiedzieli się, że koalicja PO-PSL chciała oddać pół terytorium naszego kraju Rosjanom, jeżeli oni by zaatakowali. No a ja podkreślam, te dokumenty miały charakter historyczny. Miały charakter historyczny, ale oni tak się boją kompromitacji, że właśnie próbują mścić się za prawdę. Państwa gościem Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Dla porządku dodam Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, zacznijmy od tego nadciągającego politycznego trzęsienia ziemi. Z ponad 100 osób, 100 kilkadziesiąt osób ma się znaleźć na liście inwigilowanych Pegasusem, tak donosi Onet, ale mniejsza o liczbę. Chodzi o to, kto się na tej liście znajduje, bo oprócz piarowców, lobbystów, polityków, przede wszystkim opozycji, ale także środowiska Zjednoczonej Prawicy, mają tam być obywatele obcych państw, dyplomaci i oficerowie kontrwywiadu. Panie redaktor, proszę wybaczyć, ja nie chcę mówić o tych szczegółach, zresztą nie wszystkie ja wiem, informacje to wszystko zależy od pana ministra Bodnara, no ale coś pan na ten temat wie, jakąś pan wiem opinię na to, ma. Wiem jedno, że w Polsce stosowane było oprogramowanie Pegasus, mimo że przez wiele miesięcy mówiono nam, że to nieprawda. Ja pamiętam wypowiedzi polityków PiSu, takie drwiące, gdy oni mówili, a co to jest Pegasus, to koń ze skrzydłami, nie, to bzdura, żadne oprogramowanie szpiegowskie nie jest używane. Tymczasem okazało się, że rząd PiSu używał broni cybernetycznej wobec własnych obywateli. Nie ma gorszego przestępstwa w demokracji niż wykorzystywanie władzy przeciwko własnym obywatelom i to musi być osądzone. Każdy z tych przypadków musi być sprawdzony, musi być zweryfikowany. Nad tym już pracuje koordynator służb specjalnych, pan minister Siemoniak. Wiem, że osoby, które były poddawane tym niegodziwym, niezgodnym z polskim prawem praktykom, będą informowane o tym, że takie procedury były stosowane. A ja mogę tylko zadeklarować, to jestem zresztą po rozmowie z panem ministrem Siemoniakiem, że my przygotujemy rozwiązania, żeby ta skala patologii nadużywania władzy nigdy więcej się nie powtórzyła. Czyli zrobicie wszystko, aby Pegasus nie był użyty po raz kolejny przez jakąkolwiek władzę, tak? Panie redaktor, Pegasus jako broń cybernetyczna jest bronią używaną przeciwko groźnym przestępcom. Tego typu rozwiązanie. I służby specjalne na całym świecie coś takiego oprogramowania... No my już nie mamy, bo Izraelczycy zabrali nam... No tak, bo był używany niezgodnie z przeznaczeniem. Natomiast czym innym jest stosowanie bardzo inwazyjnych technik operacyjnych wobec przestępców, zorganizowanych grup przestępczych, a czym innym jest używanie tej broni przeciwko zwykłym obywatelom dla celów politycznych. I to jeszcze w procedurze z dużym prawdopodobieństwem, która wprowadzała sądy w błąd. Bo proszę pamiętać to, co mówił pan sędzia Tuleja w tej sprawie. Tak, a pan minister Bodnar przyznał kilkanaście dobrych dni temu, że on nie zna przypadku, kiedy to się działo bez zgody sądu. Właśnie, tylko problem polega na tym, że każdy przypadek według tego raportu miał mieć odniesienie do postępowania prokuratorskiego, ale argumentacja miała być, cytuję, dęta, naciągana, a zastosowane środki inwigilacji niewspółmierne do kategorii toczących się spraw, ludzi z założenia traktowano jak terrorystów. Takie zdanie w tym raporcie ma się znajdować.
I to jest coś skandalicznego, ale i to musi być rozliczone. Nie dlatego, żeby szukać jakiegoś rewanżyzmu politycznego, tylko dlatego, żeby to nigdy więcej w Polsce się nie powtórzyło. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że zdaniem wielu prawników, ja osobiście podzielam ten pogląd, w Polsce nie ma oprzyrządowania prawnego do używania dzisiaj Pegasusa. Więc jeżeli służby rządzone przez PiS występowały do sądu, to występowały o zgodę na prowadzenie technik operacyjnych, zwykłego podsłuchu, a więc wprowadzały także sąd, moim zdaniem, w błąd. I to musi być rozliczone. Ale wie pani, panie redaktor, najbardziej wstrząsające w tej sprawie jest to, że my byliśmy przez wiele miesięcy oszukiwani w tej sprawie. I dziś ci sami politycy, ci, którzy śmiali się Polakom w oczy i mówili, nie ma takich przypadków, dziś mówią, no tak, no używaliśmy Pegasusa, ale było wszystko legalnie. Nic nie było legalnie w tej sprawie i to wszystko zostanie wypalone rozgrzanym żelazem. Ta nieuczciwość, to stosowanie rozwiązań rodem z Białorusi. No tak, tylko jak państwo mówią, wypalimy nieuczciwość rozgrzanym żelazem, to dzisiejsza opozycja, wtedy władza mówi, ale zaraz, za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL do 2015 roku także ludzi inwigilowano, więc niech oni nie udają teraz, że są święci. Przecież to kłamstwo, pani redaktor. Ja wiem, że oni wracają do takiej kłamliwej narracji z początku swoich rządów, tylko przypomnę, mieli 8 lat. 8 lat, gdy zbierali kwity na polityków opozycji. Mówiąc krótko, mieli 8 lat, żeby powsadzać was do więzienia. Nie, tak? Mieli 8 lat, nie, pani redaktor, mieli 8 lat, żeby te rzeczy, które zapowiadali i mówili, że mają dowody jakiejś niegodziwności, pociągnąć was do odpowiedzialności. Mimo że przecież całe państwo rządzone przez PiS pracowało nad tym, aby zbierać haki na polityków opozycji. Oni są po prostu skrajnie skompromitowani i muszą odpowiedzieć za to, co wyprawiali z Polską, z naszą demokracją, z Polakami. Panie ministrze, jeszcze dwie sprawy tutaj zwróciły moją uwagę, dlatego że niektóre nazwiska z racji na bezpieczeństwo państwa nigdy nie zostaną ujawnione, tak ma wynikać z tego raportu, więc... Po pierwsze, jaka to jest skala, a po drugie, na jakim poziomie to się musiało dziać, skoro to są osoby związane z bezpieczeństwem państwa i ich nazwiska nie mogą ze względu na to bezpieczeństwo państwa zostać ujawnione. To już będzie decyzja pana prokuratora generalnego. Oficerowie kontrwywiadu, dyplomaci? Ale w DNA PiS-u jest używanie służb specjalnych przeciwko własnym obywatelom. Oni robili to zawsze. Ale to nie są Proszę sobie przypomnieć, za co skazani byli panowie Wąsik i Kamiński. Za nadużywanie władzy, za używanie instytucji państwa i podległych im służb do tego, żeby organizować kampanię przeciwko, niezgodnie z prawem, przeciwko Polakom. I nie zostali za to ukarani, i w okresie drugich rządów PiS-u po prostu mieliśmy do czynienia z recydywą tej działalności. Panie ministrze, to kończąc wątek Pegasusa, czy na dzisiaj ma pan już wystarczającą wiedzę? Nie musi się pan nią dzielić nawet pewnie, nie może, ale ma pan wiedzę, która pozwala wysnuć wniosek, że ktoś będzie siedział za tego Pegasusa, po prostu. Panie redaktor, proszę wybaczyć, ja się uchylę od odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza sprawa, ta wiedza to jest wiedza, która powinna być i na pewno jest w rękach prokuratora generalnego, no bo on robi kwerendę tychże spraw, pewnie ministra koordynatora służb specjalnych, nie szefa MSWiA. Ja wiem jedno, że jeżeli wobec jakiejkolwiek osoby w sposób nielegalnie używano nielegalnych technik operacyjnych, to ci, którzy się pod tym podpisywali, ci, którzy wyrażali na to zgodę, powinni za to odpowiedzieć i powinni dostać za to surowe kary. A czy minister Bodnar chociażby na posiedzeniu Rady Ministrów wczoraj informował, kiedy opinia publiczna pozna jakiekolwiek szczegóły w tej sprawie? Ja nie byłem wczoraj na posiedzeniu Rady Ministrów, bo tak się złożyło, że miałem zaplanowany wyjazd na granicę. Tam sytuacja w ostatnich tygodniach jest coraz bardziej skomplikowana, coraz trudniejsza, więc byłem tam. Natomiast to jest prerogatywa prokuratora generalnego. Myślę, że tego typu informacje pan minister Bodnar, to nie są informacje, z którymi dzieli się na Radzie Ministrów. Panie ministrze, sytuacja na granicy jest coraz trudniejsza, mówi pan. Oczywiście chodzi o granicę, drodzy państwo, polsko-białoruską. Co to konkretnie oznacza? To znaczy, że ta wymuszona przez służby białoruskie i rosyjskie sztuczna fala migracji jest coraz większa. Mamy coraz więcej prób przełamania polskiej granicy i nielegalnego wtargnięcia na terytorium Polski. Kto próbuje, albo inaczej,
kto się znajduje w tej nielegalnej fali migracji? To są kobiety z dziećmi, to są młodzi niebezpieczni mężczyźni. Ja nie chcę tutaj zidentyfikowanych, to jest ważne pytanie. Już na to odpowiadam. Ja nie chcę, bo używa pani niebezpieczni czy niebezpieczni. W tej sprawie nie, pytam, nie czy jestem to od tego, żeby zidentyfikowani w jakikolwiek sposób, tego, tak. Żeby to oceniać. Mhm. Natomiast znakomita większość, no ponad 90%, to są mężczyźni, którzy i też nie ma nikt chyba wątpliwości, że ten szlak migracyjny przez Białoruś do Polski, to jest szlak sztucznie wytworzony przez służby białoruskie. No zresztą nasi oficerowie Straży Granicznej bardzo jasno pokazują, w jak wielu przypadkach to służby białoruskie otwierają, pomagają w tym, aby polską granicę przekraczać w sposób nielegalny. No tak, dla nich to jest woda na młyn, wiadomo. Natomiast, panie ministrze, tego można było się spodziewać. Przecież państwo mówili o tym nawet w kampanii wyborczej, że ta sytuacja nie jest zakończona, że ta fala migracji nielegalnej będzie się powtarzać. W związku z tym teraz pytanie, jak państwo się na to przygotowali? No, już odpowiadam na to pytanie. My tak, oczywiście, że można było się z tym spodziewać. Mhm. Mówiliśmy o tym i rozpoczynamy ten proces wzmacniania tej zapory nazywanej przez polityków PiSu płotem. Co znaczy wzmacniania? Wzmacniania to znaczy dokładania tam kolejnych modułów, które ma uczynić tą zaporę no, prawdziwą barierą dla nielegalnej migracji. To znaczy więcej elektroniki, więcej optoelektroniki, no to znaczy specjalne zabezpieczenia, które... I te prace już trwają? Straż Graniczna przygotowała już koncepcję tej rozbudowy. Ta koncepcja została poddana analizie jednego ze środków badawczych i naukowych, tak żebyśmy byli pewni, że te rozwiązania są jak najbardziej właściwe. Te prace, z tego co wiem, właśnie się zakończyły. Czekamy na ostateczny raport i przystąpimy do wzmacniania tej bariery. Ile to będzie trwać? No, to będzie trwało kilka miesięcy niestety. To są realne, to jest realny czas wykonania tychże umocnień, ale musimy to zrobić, wie pani, bo ja nie mam wątpliwości, że ten proceder tej takiej instrumentalizacji migracji, no bo mamy z tym do czynienia ze strony reżimu Łukaszenki, to jest proces, który będzie z nami przez wiele, wiele lat. Oczywiście to nie jest tylko w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale sprawy związane z pushbackami, z tym, żeby sprawdzać tych ludzi. Pamiętamy, z czym były kłopoty za czasów Prawa i Sprawiedliwości, więc czy tutaj także państwo pracują nad jakimiś nowymi procedurami? No to już wiele rzeczy zostało już wdrożonych w ramach Straży Granicznej. Mm-hmm. Powstały grupy poszukiwawcze, ratownicze, żeby te osoby na przykład, które znajdują się w bardzo ciężkiej sytuacji, są chore, albo są to rzeczywiście kobiety z dziećmi, żeby Straż Graniczna, tutaj też mogła nieść pomoc. Tydzień temu mieliśmy do czynienia z takim przypadkiem, zresztą to też pokazuje skalę dezinformacji w tej sprawie. Pojawiło się takie zdjęcie jednego z migrantów, ciężko chorego, z takimi podpisami, że zdarzyło się to po stronie polskiej i Polacy nie reagowali. Ta osoba za sprawą Straży Granicznej trafiła do szpitala, więc bezpieczeństwo nie może wykluczać humanitaryzmu, natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że Straż Graniczna jest tą formacją, która ma dbać o szczelność naszych granic. Jeżeli ktoś w sposób nielegalny przekracza nasze granice, musi być reakcja Straży Granicznej. No, to jest dość naturalne, bo ja rozumiem też, bo to jest debata, żywa debata w polskim społeczeństwie, ale proszę pamiętać, że od tego są granice, od tego są stosowne procedury, żeby osoba, która chce przyjechać do Polski, z tych procedur korzystała, żeby postępowała zgodnie z polskim prawem. Czy ta fala migracji, jak pan to nazwał, może w jakiś zasadniczy sposób wpłynąć na nasze bezpieczeństwo? Ja jestem przekonany, że my musimy robić wszystko, aby w Polsce tej nielegalnej migracji było po prostu jak najmniej. Ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Nie, to jest bardzo precyzyjna odpowiedź, pani redaktor, bo zawsze, jeżeli na terenie Unii Europejskiej, pojawiają się osoby, które nie trafiają tamtymi legalnymi przejściami granicznymi, to przecież zawsze pojawia się pytanie, kim są te osoby. Ale ja nie jestem od tego, wie pani... Rozumiem.
znaczy, bo, ale to proszę pozwolić, ja nie chcę wejść w tą taką retorykę, którą stosował poprzedni rząd, tylko i wyłącznie strasząc, bo to też nie na tym polega. Jedno jest dla mnie oczywiste. Straż Graniczna musi dbać o nasze bezpieczeństwo, my musimy dbać o to, żeby na granicy polskiej było humanitarnie, nie mam co do tego też wątpliwości, ale też, też nie jestem od tego, żeby stygmatyzować kogokolwiek, jasne, że przybywa panie tutaj... Kończąc ten wątek, wspierał pan bardzo aktywnie, wspiera pan Tadeusza Truskolaskiego w tej kampanii samorządowej. Wspieram wszystkich dobrych samorządowców. Tak, natomiast teraz pytanie, bo nie ma pan pewnie czasu czytać komentarzy w internecie, czy tej bańki twitterowej, przepraszam, portalu X teraz, natomiast pojawiło się sporo takich komentarzy, że no, brzydko się chwytają państwo, że... jest taki argument, że no musicie wybrać pana Truskolaskiego, bo on gwarantuje bezpieczeństwo i współpracę z rządem właśnie na granicy, że kwestii kryzysu na granicy nie powinno się wykorzystywać politycznie w taki sposób. Ja w żaden sposób nie wykorzystałem kryzysu na granicy do tego. Akurat ktoś, kto tego typu komentarz napisał, nie do końca chyba precyzyjnie słuchał tego, co mówiłem. Mhm. My, jak pani redaktor wie, jak nasi widzowie wiedzą, no, finalizujemy pracę nad ustawą o ochronie ludności, o obronie cywilnej. To, o czym rozmawiałem także z Tadeuszem Truskolaskim, to w jaki sposób te duże samorządy, samorządy miejskie są przygotowane. I proszę, to było nawet mnie to zaskoczyło, ale dowiedziałem się w ramach tej pracy, dowiedziałem się, że Tadeusz Truskolaski jak tylko wybuchła wojna w Ukrainie, kazał u siebie w mieście przejrzeć wszystkie schrony. Więc właśnie takiej aktywnej postawy od samorządowców oczekujemy. Co w tym nadzwyczajnego, że minister spraw wewnętrznych i administracji, który ma odpowiadać za kwestie obrony cywilnej, chwali dobre postawy dobrych prezydentów. Panie ministrze, tak, Tadeusz Truskolaski zachował się w tej sprawie po prostu tak, jak należy, i będę to zawsze doceniał. Ostatnio premier Donald Tusk mówił o tym, że żyjemy w czasach już nie powojennych, tylko przedwojennych, a wielu ekspertów, którzy tutaj do mojego studia także przychodzą, mówią, my nie mamy obrony cywilnej, my nie mamy schronów. Ludzie w Warszawie czy w innych miastach nie mają zielonego pojęcia, gdzie się udać, gdyby cokolwiek złego się stało. I teraz pytanie do pana, jako ministra spraw wewnętrznych i administracji. Co pan ma zamiar z tym zrobić? No tak jak powiedziałem, kończymy, finalizujemy przygotowania do złożenia już projektu ustawy, konkretnej ustawy o obronie cywilnej, obronie ludności. To jest rzeczywiście temat zabagniony od wielu lat, a można powiedzieć nawet zlikwidowany przez rząd PiS-u. Oni, przyjmując ustawę o ochronie ojczyzny, wykreślili z polskiego prawodawstwa tak naprawdę prawie całkowicie ochronę ludności. Więc dziś naprawiamy ten błąd. To będzie kilka modułów, na którymi chcemy się skupić. To będą kwestie i informowania, jakości tego informowania, i kwestie rzeczywiście miejsc doraźnego ukrycia i schronów, i kwestie dotyczące budowania takiej społecznej odporności, która jest szalenie istotna. Dobrze, budowa schronów i tego typu sytuacje będą trwały bardzo długo. A jak rozumiem, premier ostrzega przed tym kryzysem w tym momencie, i w perspektywie kilkunastu miesięcy. Proszę wybaczyć, ja jestem realistą i raczej staram się twardo stąpać po ziemi. To nie jest tak, że od przyjęcia ustawy nagle wybudujemy nie wiadomo ile schronów. My będziemy budować schrony, będziemy zmieniać prawo budowlane w tym zakresie. Rozpoczęliśmy pracę nad tą ustawą. No, w pierwszych dniach mojego urzędowania w resorcie i pierwszych dniach funkcjonowania rządu pana premiera Donalda Tuska nadrabiamy wieloletnie opóźnienia. Będziemy robić audyt tych miejsc. A środki w budżecie są na to wszystko zapewnione? Będziemy mieli środki w budżecie, to zawsze rozmowy o pieniądzach są trudne rozmowy. No ale nie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo cywilów, rozumiem. Tak, będą na to pieniądze. Tu jestem po rozmowie i z panem ministrem Domańskim, i z panem premierem Donaldem Tuskiem. Panie ministrze, wczoraj wiemy, co się wydarzyło w Strefie Gazy. Wiemy, że armia izraelska, nikt nie wie, czy przez przypadek, czy celowo, zaatakowała świetnie oznakowany wóz wiozący wolontariuszy. Tam zginął niestety Polak. Dość zaskakujące stanowisko zarówno ambasadora Izraela, jak i premiera Izraela, który stwierdził, no przykro, ale takie rzeczy się zdarzają. Premier Donald Tusk postanowił zareagować na te reakcje siłą rzeczy izraelskich polityków i pisze, panie premierze Netanyahu, panie ambasadorze Liwne, zdecydowana większość Polaków okazała pełną solidarność z Izraelem po ataku Hamasu, a dzisiaj poddajecie tę solidarność naprawdę ciężkiej próbie. Tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzą zrozumiałą złość. Jak to wpłynie na stosunki polsko-izraelskie i co powinien pana zdaniem zrobić MSZ? Czy zrobił wystarczająco dużo? Bo to była krótka rozmowa telefoniczna pana
ministra Sikorskiego z jego odpowiednikiem. Pierwsza sprawa, wyrazy najgłębszego współczucia dla rodziny ofiary tego strasznego incydentu, tego strasznego zajścia. MSZ wezwał Izrael do wyjaśnień w tej sprawie i nie mam wątpliwości, że w ogóle opinia publiczna światowa ma prawo domagać się. Tak, ale Izraelczycy od razu mówią, że jesteście antysemitami, jeżeli ktokolwiek zadaje takie pytania. To jest bardzo grząski grunt. Nie, to nie jest grząski grunt, pani redaktor. Zło należy nazywać złem. Mm-hmm. W tej sprawie ja nie przesądzam, czy to był błąd, czy celowe działanie. Nie chcę od tego, to Izrael powinien, izraelskie służby powinny to wyjaśnić. Ale w przypadku tego typu strasznych zajść, rolą każdego państwa, niezależnie każdego cywilizowanego państwa, jest przeprosić, zadośćuczynić straty, o ile w ogóle w takiej sytuacji można mówić o zadośćuczynieniu i wyjaśnić. Okej, okay, no ale nie powinno być wezwania na przykład ambasadora Izraela do MSZ-u? Minister Sikorski rozmawiał, więc myślę, wszystko w tym zakresie jest jasne. Status jest taki, że oczekujemy na wyjaśnienia. Oczywiście, że oczekujemy na wyjaśnienia. A jak ich nie otrzymamy, to co? Myślę, że cała opinia publiczna światowa oczekuje wyjaśnień, bo w tej sprawie przecież to nie jest tylko kwestia i wyłącznie Polski, to kwestia całego cywilizowanego świata i myślę, że presja świata, taka presja na Izrael będzie, im bardziej Izrael nie będzie wychodził naprzeciw temu oczekiwaniu wyjaśnienia, tym ta presja będzie coraz mocniejsza. Dobrze, to teraz jeszcze jedna kwestia, niestety związana z tym, co się wydarzyło podczas świąt wielkanocnych, panie ministrze. Ja zapytam pana wprost, przepraszam, że tak wprost, zapytam, czy tragedii na Podhalu można było uniknąć? Panie redaktor, wie pani, to nigdy nie ma prostej odpowiedzi na tak sformułowane pytanie. Mieliśmy do czynienia z anomaliami pogodowymi. Tego typu wypadki. Ja po raz kolejny w naszej rozmowie składam najszczersze kondolencje. 5 osób zginęło. Rodzinom tych osób. Niestety wtedy, gdy wieje bardzo silny wiatr, bywa bardzo, bardzo niebezpieczny. Rozumiem, że nawiązuje pani wyłącznie do alertów RCB, które czasami budzą śmiech, szczerze mówiąc, a kiedy są potrzebne, to się nie pojawiają. Ja chcę jasno powiedzieć, budziły śmiech wtedy, kiedy były wykorzystywane do bieżącej polityki. Wszyscy pamiętamy alerty RCB. No, ale teraz się pojawiły po 16, panie ministrze, kiedy wszystko, co złe, już się stało. Pani redaktor, tak, tylko patrz, dlatego skazałem przejrzeć i pan dyrektor RCB w kontakcie z IMGW już dokonują przeglądu procedur, bo RCB działa na podstawie informacji, którą ma od różnych służb, także służb meteorologicznych. W tej sprawie nie było komunikatu, który skłaniałby RCB do wysyłania SMS-ów. Jak tylko rzeczywista sytuacja pokazywała, że te anomalia pogodowe są znacznie silniejsze niż przewidywało IMGW, SMS-y zostały wysłane na teren całej Małopolski, nawet nie do tych wybranych powiatów, które wcześniej wskazywało IMGW, więc od strony działania, jakości działania, procedury zostały wykonane. Pytanie, czy przez 8 lat ostatnich rządów PiS-u ktokolwiek patrzył na te procedury, przeglądał te procedury, czy ktokolwiek dostosowywał te procedury do anomaliów pogodowych, które teraz zdarzają się znacznie częściej. Panie ministrze, ale czy ten audyt ma na celu tylko poprawę procedur, czy także dojście do tego, kto jest za tę sytuację odpowiedzialny? I dlaczego ten komunikat pojawił się za późno? Na razie, panie redaktor, to nie jest tak, że, bo chcę też, żebyśmy byli w tej sprawie precyzyjni. Komunikaty o zbliżającym się wietrze z priorytetem pierwszym, czyli jeszcze nie kwalifikującym się do wysyłania pełnych SMS-ów, pojawiały się od wczesnych godzin rannych, informowała o tym Straż Pożarna, informowało także RCB na swoich kanałach dystrybucyjnych. Natomiast wtedy, gdy sytuacja rzeczywiście zaczęła być bardzo, bardzo poważna, a RCB samo po konsultacjach z wojewodą podjęło decyzję o rozesłaniu tychże SMS-ów, bo przecież perspektywy tego wiatru to nie były... buduje się taką opowieść, że RCB wysłało za późno, co jest też nie do końca prawdziwe, dlatego że proszę pamiętać, że ulewy, burze i silny wiatr spodziewane były według prognozy IMGW na całą noc, więc te SMS-y były jak najbardziej zasadne.
konieczny jest przegląd tych procedur i to zaczęliśmy. Okej. Okay. To teraz jeszcze... Natomiast pyta pani o odpowiedzialność. W tej sprawie, w obu przypadkach tych wypadków przecież działa prokuratura i to ona będzie formułować ewentualne, ewentualne wnioski. Tylko nie chciałbym, panie redaktorze, bo ten system jest naprawdę szalenie ważna sprawa. Ten system jest skonstruowany tak, że zbiera informacje od różnych służb. No to już tak od różnych służb. I jeżeli te służby... I to jest wypadkowa, która idzie do RCB. Jeżeli te służby nadają konkretny priorytet danemu zjawisku, to RCB na to reaguje. Jeżeli te priorytety są w sposób niewłaściwie czule ustawione, to to musimy zmienić i to będziemy zmieniać. Bo ja też nie chciałbym budować takiego, żeby powstało takie przeświadczenie, że służby nie działały. Bo jak patrzę na ilość interwencji strażaków, jak patrzę na zaangażowanie służb... No ale z jakiegoś powodu ten audyt trwa, panie ministrze, także, więc no gdzieś tutaj... To jest polecenie przejrzenia procedur. No właśnie. Tak, bo właśnie, mam wrażenie, że przez 8 lat PiSu nikt nic z tym nie robił. Panie ministrze, wczoraj minął tydzień od przeszukania mieszkań, domów posłów, między innymi suwerennej Polski. Suwerennej Polski, która przez cały czas twierdzi, że wszystko, co państwo robią, to jest bandyterka, to jest... zemsta, to jest wprowadzanie igrzysk, bo nie ma chleba. Wszystkie te argumenty pan słyszał. Czy pan po tym tygodniu jako szef MSWiA jest w 100% przekonany, że wszystkie działania służb, czy ABW, czy prokuratury w tej kwestii były zgodne z prawem i że nie naruszono żadnych procedur? Tak służby jak sugeruje suwerenna Polska. No tak, ale suwerenna Polska, kiedyś solidarna Polska, widać strach w politykach tejże formacji, no bo pewnie oni najlepiej wiedzą, co nawywijali z Funduszem Sprawiedliwości. Przecież to nie jest... Przecież my już mamy bardzo dużo wiedzy na ten temat i mechanizmy, którymi rządziło się rozdawanie pieniędzy publicznych, były po prostu skandaliczne. Prokuratura wystosowała stosowne dokumenty i na podstawie tego działały służby. Jestem przekonany, że wszystkie służby państwowe działały w sposób właściwy w granicach prawa. A to, że politycy suwerennej Polski obawiają się odpowiedzialności za to, co wyprawiali i przyjmują taką retorykę niewinnych baranków, no to powiedziałbym, nie jest chyba zaskakujące. A zaskoczyło pana takie niespodziewane pojawienie się czy powrót do życia publicznego wtedy pana ministra Zbigniewa Ziobry? Czy zaskoczył? Nie, nie zaskoczył mnie ten po ciężka powrót. Chorobia, przerwanie terapii, wiele interpretacji lekarskich, ale to zostawmy, nie jesteśmy lekarzami. Nie, życzę panu Ziobrze... Zaskoczyło to pana, że on nagle się pojawił i postanowił grozić państwu, że odpowiecie za to wszystko? Do gruźb polityków PiSu jesteśmy przyzwyczajeni. Jeżeli chodzi o pana Ziobrę, ja w ogóle chcę odłożyć ten wątek choroby, bo myślę, że czysto normalny odruch jest taki, że życzymy mu jak najszybszego powrotu do zdrowia. Natomiast w tej sprawie były stosowne dokumenty wystawione przez prokuraturę. Służby musiały działać. Ja rozumiem, że pan Ziobro uznał, że ta sytuacja jest szalenie niebezpieczna dla niego od strony jego odpowiedzialności formalno-karnej i dlatego pojawił się na miejscu i dlatego rzucał te groźby w kierunku i prokuratury, i służb specjalnych. Panie ministrze, i dwie króciutko sprawy na koniec. Najwyższa Izba Kontroli kieruje dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jedno dotyczy Mateusza Morawieckiego i przekroczenia przez niego uprawnień, niedopełnienia obowiązków w zakresie przyznawania wsparcia samorządom. Tak to dokładnie brzmi. Ale no, wrażenie ogromne robi kwota, dlatego że tutaj chodzi o straty rzędu minimum 4 miliardów złotych. 4 miliardów, nie milionów. Następna sprawa dotyczy także Jacka Sasina i chodzi o wydatki w trakcie pandemii. Tutaj miało dojść do niegospodarnego i nierzetelnego wydawania blisko 200 milionów złotych. Polacy umierali, Polacy nie mieli pomocy ze strony państwa, a ludzie związani z PiS-em zarabiali niezłe pieniądze. No tak wyglądała po prostu sytuacja. Raport NIK-u potwierdza to, co wiedzieliśmy od wielu, wielu miesięcy. Przecież te informacje o lewych maseczkach, lewych respiratorach, o zakupach robionych od jakichś zaprzyjaźnionych dziwnych firm. To są informacje, które pojawiają się od wielu, wielu lat. Ja dziwię się, że od wielu lat tą sprawą nie zajmowała się prokuratura. No ale na czele prokuratury stał pan Ziobro. Prokuratura zajmowała się tylko i wyłącznie tym, aby bronić polityków PiSu. Dziś wszystko się zmieniło. Każdy, kto złamał prawo, będzie w Polsce za to odpowiadał. Jeżeli panowie, ja nie przesądzam, choć uważam, że sprawy są bulwersujące i nie mam wątpliwości, że dochodziło do... 4 miliardy złotych to jest jakaś gigantyczna kwota zupełnie.
jeżeli chodzi o samorządy, akurat przed wyborami samorządowymi. Pani redaktor, ale proszę popatrzeć na to. Zaczęliśmy rozmowę o Pegasusie, to też jest rzecz niewyobrażalna, wydawałoby się. Gigantyczne dotacje, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, rozdawane dla swoich. Też wydawałoby się, że to jest kompletnie coś, co nie ma prawa mieć miejsca. Więc mnie, jeżeli chodzi o rządy PiS-u, już nic nie zdziwi. Oni po prostu traktowali Polskę jak prywatny folwark. Te dotacje dla samorządów dokonywane były według uznania, według politycznego klucza. Przecież żaden samorząd, nie chcę, może żaden to złe słowo, ale wielu samorządowców z innych opcji politycznych niż PiS nie mogło nawet starać się o dotacje, nie mogło nawet normalnie rozmawiać o dotacjach z rządu, dlatego że nie byli z PiS-u. No tak wyglądało wtedy państwo. W kontekście wyborów samorządowych, panie ministrze, czy pan, podobnie jak Bartosz Arłukowicz, z którym wczoraj rozmawiałam dość optymistycznie, powiedział, że waszym celem, no i raczej do osiągnięcia, jest odbicie wszystkich sejmików wojewódzkich? Tak, to jest ten cel. Tak pan, to jest, podkarpackie nie, nawet uważa pan, że uda wam się odbić? Celem maksimum, każda partia kreśli swoje plany. Celem maksimum jest odbicie wszystkich sejmików. Natomiast każdy wynik, który odbija większość sejmików z rąk PiS-u, jest dla nas dobrym scenariuszem. Ja nie chcę powiedzieć. A co będzie sukcesem? Co pan uzna za sukces? Ja myślę, że znaczący zwiększony stanu posiadania w sejmikach. Znaczący, jeżeli chodzi o liczbę sejmików. Mhm. Na dziś sytuacja przedstawia się tak, że partie opozycyjne rządzą w 9 sejmikach, w 7 rządzi PiS. Wydaje mi się, że w przypadku 4 sejmików ta zmiana jest czymś zupełnie naturalnym. Natomiast walczyć będziemy o odbicie wszystkich sejmików. I ostatnie pytanie. Plotki głoszą, że będzie rekonstrukcja rządu, a właściwie plotki. Nawet nie plotki, bo nawet premier 19 marca powiedział, że ta rekonstrukcja nastąpi tak czy inaczej. Plotki dotyczą raczej nazwisk, tam się pojawia pan minister Sienkiewicz, pan minister Budka, pan minister Hetman, no i podobno mają być nieznane losy pani minister Henning-Kloski i pana ministra Siekierskiego. Więc ja zapytam, ile prawdy jest w tej plotce, bo podobno w każdej trochę jest. No, w polityce dużo jest plotek. To, czy będzie rekonstrukcja, to będzie decyzja pana premiera Donalda Tuska. To, jeżeli jacyś z ministrów zdecydują się startować i będą startować do Europarlamentu, jeżeli zostaną wybrani, no to w sposób naturalny stworzy przestrzeń do ich zastąpienia. Natomiast myślę, że to dziś nie jest jeszcze przesądzone, kto będzie startował do Europarlamentu. Każdy z nas decydował się, zostając ministrem, na konkretne zadania, na konkretną pracę. Jeżeli tą pracę mamy wykonać dobrze, to chyba powinniśmy na niej się skupiać. Ale gdyby to od pana zależało, to by pan wypuścił do Europarlamentu pana Budkę albo pana Sienkiewicza? Ja uważam i ministra Budkę, i ministra Sienkiewicza za bardzo dobrych ministrów. Zresztą. To wypuściłby pan ich do Europarlamentu, czy nie? Ja uważam ich za świetnych. Pomidor równie dobrze może pan odpowiedzieć. Pani redaktor. Przecież wie pani doskonale, akurat minister Sienkiewicz gros tych rzeczy, które zapowiadał przecież, jak zostawał ministrem, już zrealizował. Mamy wreszcie normalne, publiczne. Wątpliwości jest dużo też wobec jego działań. Bo sytuacja była bardzo, bardzo trudna. No bo byliśmy po 8 latach rządów PiS-u. Bo mieliśmy państwo, które było państwem prywatnym. Prywatnym polityków PiS-u. Więc decyzje, które są podejmowane w takich przypadkach, są zawsze decyzjami kontrowersyjnymi. Powinien zostać ministrem kultury, czy nie? To już będzie rozmowa pomiędzy ministrem Sienkiewiczem a ministrem, a panem premierem Donaldem Tuskiem. Ja wiem, że minister Sienkiewicz jest bardzo dobrym ministrem. A czy zdecyduje się wyjechać? Zobaczymy. Co będzie, czas pokaże, jak to wybitni dziennikarze mawiają. Dokładnie tak. Minister Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Państwu dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy, ale zachęcam do tego, żeby z nami zostać, bo już tutaj za chwilę w studiu pan profesor Radosław Markowski. Zapraszam. Zawsze mieliśmy aspiracje do tego, żeby być lepszymi, chociaż nie jesteśmy idealni. I tylko problem tylko polega na tym, że to nie chodzi o to, żeby zamykać całą partię, czy żeby zamykać posłów i tak dalej. Tylko chodzi o to, że tam, gdzie znaleźliśmy duże przekręty,
a takich trochę naprawdę, proszę Państwa, było. To problem polega na tym, że od początku wiedzieliśmy, to przypadkowo Neumann się nagrał. Co powiedział tam w nagraniu ten przewodniczący były klubu Platformy? Że sądy są, chcę Państwu powiedzieć, już powiem Panu, tylko on powiedział, że nagranie, nie wiedział, że kolega go nagrywa i powiedział, że no, sądy są nasze, tak w uproszczeniu, sądy są nasze, nic nam nie zrobią, będą prowadzić sprawę i tak dalej, nic nam nie zrobią. Tak radykalnie połamali zasady, to jest zamach na ustrój, to co oni zrobili, to co oni robią, to jest zamach na ustrój. To jest oczywiste. I to jest oczywiste, że oni muszą za to odpowiedzieć. Natomiast, proszę Państwa, to jest, kiedy to zależy od Państwa. Apeluję do młodego pokolenia, do młodych ludzi. Idźcie na wybory samorządowe. Wybory samorządowe to są wybory, które Was bezpośrednio dotykają. To nie jest tak, że wybraliśmy koalicję, która rządzi w tej chwili krajem, a samorządy mogą pójść swoim torem. One pójdą, ale dzięki Waszym głosom. Państwa gościem profesor Radosław Markowski, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry, panie profesorze. No skoro marszałek Czarzasty narzucił nam tutaj na początek temat wyborów samorządowych, to ja zapytam o pana przewidywania i prognozy, a może także intuicję. Jakiej frekwencji spodziewa pan się w niedzielę? Trudno to określić, wie pani, bo frekwencja w wyborach samorządowych jest zazwyczaj pierwotnie motywowana tym, co się dzieje w środowisku lokalnym, a nie ogólnonarodowymi sprawami. Ale ze względu na ten wyjątkowy okres, po pierwsze nie jest tak daleko od wyborów jesiennych parlamentarnych i ze względu na to, że ta makropolityka, rozliczanie tych 8 lat ciągle są taką monumentalnie wielką sprawą, to może się okazać, że zadecyduje tutaj ta wizja makro. No, nie spodziewam się, żeby frekwencja przebiła to, co było w 74% w wyborach parlamentarnych. Myślę, że będzie niższa. Ale niższa w jakiej skali? Chodzi mi o mobilizację społeczeństwa, panie profesorze. Ja już tłumaczę, dlaczego tak się upieram, żeby chwilę na ten temat porozmawiać, bo zastanawiam się, czy ta fala takiego społeczeństwa obywatelskiego, tej aktywności obywatelskiej, czy ona od 15 października już bardzo mocno wyhamowała, czy nadal jeszcze będzie trwać? Nie mam własnych badań na ten temat, choć robiliśmy w przeszłości takie, a tym, które widzę, to oczywiście jeżeli deklaracja jest na poziomie 80%, to należy mniej więcej 15% co najmniej odjąć, żeby ostatecznie mieć frekwencję. Więc naprawdę proszę mnie nie dociskać, to tylko 3-4 dni, wszystko pani będzie wiedziała. I możemy sobie potem jeszcze porozmawiać. Bo Donald Tusk na przykład podkreśla, że to będzie takie domknięcie, że 15 października nic się nie skończyło, tylko tak naprawdę zaczęło, że kwestia samorządów jest niezwykle istotna z oczywistych względów. I to także będzie pewien, a może nie, papierek lakmusowy dla rządu premiera Tuska po tych kilku miesiącach. Ale widzi pani, to na tym właśnie, co próbuję powiedzieć, to brzmi tak. Język polski ma pewną wadę. Wybory są w liczbie mnogiej, ale tak naprawdę prezydenckie i parlamentarne to są jedne wybory. Natomiast tutaj mamy kilka tysięcy wyborów gminnych, mamy wybory wojewódzkie na poziomie wojewódzkim, mamy mnóstwo wyborów w liczbie mnogiej. I z tych, można się na przykład spodziewać, że w niektórych okręgach frekwencja będzie 30%, a w innych 70-kilku, ale to ze względu na to, na przykład tam wyobrażam sobie, że w takim mieście jak Kraków, w których odchodzi były prezydent, który wielu dziesięcioleci rządził, i przychodzi ktoś nowy, to powinno motywować ludzi do pójścia, ale to są wszystko spekulacje. Ja nie śledzę tych, to są małe hajmaty, małe ojczyzny, w których coś się dzieje i tego nie wiem. Ja śledzę Warszawę i okolice. W Warszawie powinna frekwencja być wysoka, nie aż tak pewnie wysoka jak poprzednio, ale i tutaj też... się pojedynek w pierwszej turze, czy jednak Magdalena Biejat może zagrozić To jest dokładnie to pytanie, na które nikt nie potrafi zagrozić ostatecznie. Pan kampanię tutaj ostatecznie, nie zagrozi, tylko jest pytanie, czy w pierwszej turze wygra obecny prezydent, czy nie.
tutaj, jeżeli będą takie silnie przekazy szły, które mówią, no ale on i tak, tak właściwie na chwilę tutaj, więc niby po co, prawda? Mhm. To może zniechęcić część ludzi, którzy będą uważali, że po co wybierać na niecały rok prezydenta miasta, kiedy wiadomo, że za chwilę będzie startował na prezydenta kraju. No ale znowu to... Pytanie, tak czy na mówię, pewno będzie. To jest kolejne. Tak, i to jest to, że nie ma też badań, które by były robione na samej Warszawie. To znaczy ja nie znam rzetelnych. Panie profesorze, to teraz kolejna sprawa, która no, według wielu może być politycznym trzęsieniem ziemi, jeśli chodzi o to, co dzieje się u nas w kraju w tej chwili. Dzisiaj Onet podał, że na liście osób, które za rządów Zjednoczonej Prawicy miały być objęte inwigilacją Pegasusem, znajduje się sto kilkadziesiąt osób i że tylko niewielką część z nich prokuratura w najbliższych dniach poinformuje o tym, że były podsłuchiwane. Tutaj cytat. Niektóre nazwiska z racji na bezpieczeństwo państwa nigdy nie zostaną ujawnione. I na tej liście mamy mieć nie tylko, tak jak się spodziewaliśmy, polityków ówczesnej opozycji, Zjednoczonej Prawicy, która wtedy rządziła, PR-ostów czy lobbystów, ale mamy także obywateli obcych państw, dyplomatów, oficerów kontrwywiadu. Więc ja nie wiem, czy ja pani, u pani tutaj poprzednim razem jak byłem, czy gdzieś w każdym razie mówiłem, że najgorszą rzeczą wcale, ja nie mam na to dowodów, ale wyobrażam sobie, że pokusa była wielka i najgorsze, co się dla państwa polskiego, bo tam Francuzi, Niemcy, Szwedzi i inni nie zrozumieją tego, że to był taki rząd, który był rządem bezprawia i robił różne rzeczy. Jeżeli myśmy podsłuchiwali na przykład polityków, wysokiej rangi polityków europejskich, no to jest po prostu skandal niebywały. To już jest większy skandal niż Watergate kiedyś, bo tam właściwie była próba i nic się nie tego. Tutaj jeszcze użyła pani tego słowa podsłuchiwani, więc też bym, przepraszam, ja nie chcę... Tak. Paternalistycznie, tylko istota tego, co było robione, było, i nie wiemy, co było robione, było to, że na nośnikach przekazu ludzi mogły się znaleźć rzeczy, które tam nie powinny, nigdy nie miały miejsca, więc to jest dużo szersze. Natomiast ja nie wiem, jaki jest sens ujawniania części, a nie ujawniania innej części. Może za tym oczywiście jakieś powody, których ani pani, ani ja nie znamy, to jest wysoko tajne sprawy naszych wywiadów i kontrwywiadów. No właśnie, natomiast... co innego jak chodzi o posła z Zjednoczonej Prawicy czy Platformy, a co innego jak mówimy o wysokim oficerze kontrwywiadu wojskowego, prawda? No to jest ta różnica. To znaczy tutaj prawdopodobnie powinno to wyglądać tak, że bo rozumiem, że to, co jest tajne, to jest to, kto jest tym oficerem, czy kto jest w tych służbach specjalnych i może to są w ogóle ukryci tajni agenci, prawda, których, no to już by była piramidalna jakaś problem, żeby ludzie, którzy gdzieś tam na przykład za granicą służą Polsce w ten sposób, jak mają za zadanie, no mają za zadanie zbierać informacje o innych krajach, byli podsłuchiwani, inwigilowani przez tych, to... No już pojawiało się nazwisko na przykład pani Cichanouskiej, która wygrała wybory prezydenckie w Białorusi i będąc tutaj podobno też miała być tym Pegasusem inwigilowana. To już sprzed kilku dobrych tygodni jest informacja i no przynajmniej ten nieoficjalne dojście do tego raportu potwierdza takie informacje, że po prostu w tym przypadku to w ogóle nie rozumiem, po co by to miało być robione akurat w takim przypadku. No ale... No. Wie pan, to znaczy, białoruska opozycjonistka, niczego nie sugerując, ale biorąc pod uwagę ostatnią akcję ABW i informacje o domniemanym finansowaniu części polityków i nie tylko jednej partii przez Kreml, może to się wszystko układa w jedną całość. Może. To bardzo... Ja tylko, tak jak powiadam, no tutaj, jeżeli będziemy dzielić tych ludzi na tych, których można ujawnić ich, to znaczy też jest pytanie, czy my jako obywatele, jeżeli by pani się dowiedziała, czy ja... prawdopodobnie za wysokie progi dla nas, ale jeśli bylibyśmy, to nie wiem, czy procedura nie wymaga tego, żeby najpierw nas spytać, czy my chcemy ujawnić. Tak, najpierw będą poinformowane te konkretne osoby, tak, o tym nie, ale mówił minister Bodnar. Informacja o tym, że było się podsłuchiwanym, będzie należała do jakiejś komisji, czy do mnie na przykład, że ja się zgadzam na to, indywidualnie do pojedynczej osoby, która została poinformowana o inwigilacji. To tylko od pana zależałoby, tak. Czy pan
pana nazwisko będzie ujawnione. No, czekamy, ale mnie też zastanawia, panie profesorze, jak to w ogóle i czy w ogóle wpłynie na takie poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie? No bo jeżeli ludzie dostają informację, że no właściwie hulaj dusza piekła nie ma, nie było żadnej kontroli nad tym, a jeśli były decyzje sądów, no to tak jak sędzia Igor Tuleja mówił, no nie mieliśmy pełnej wiedzy, wydając zgodę, bo też nie wiedzieliśmy, o jakie narzędzia chodzi, no to jak to może wpłynąć na taki ogólny stan? Tu jest wiele poziomów, jaki może wpłynąć. No pierwsza rzecz jest taka, że ja troszkę tak nie jestem w stanie za bardzo bronić sądów, które mówią, a my to tak właściwie nie wiedzieliśmy, co wydajemy. Przyszli do nas, no to tam jakiś papier podpisujemy. Więc po pierwsze, i to wiele osób mówi, ja od bardzo dawna też, że absolutnie po tej aferze jest konieczna wyspecjalizowana jedna jakaś sądowa komórka, która by była przygotowana merytorycznie do tego, żeby takie zgody wydawać, bo nie ma co mówić dalej. No, inwigilacja zawsze miała miejsce. Rzeczywiście jest przestępczość, rzeczywiście są inne wywiady, które trzeba śledzić. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że no, jeżeli na przykład możemy sobie wyobrazić, że ta inwigilacja poszła głęboko od polityki odeszła, bo wie pani, większość obywateli może mieć takie poczucie, a tam ci politycy, no to wiadomo, tam się podsłuchuje czy inwigiluje, ale gdyby to poszło tak na przykład w sferę polskiego biznesu, nie takiego, na którego coś się ma, czy tam, że ktoś jest ciągle w sądach, bo jest biznesmenem, powiedzmy takim, który jadzie po bandzie, ale że generalnie pewne instytucje na przykład takie jak reprezentujące biznes polski, czy związkowy, szefostwo związków zawodowych było inwigilowane, no to wtedy to zaczyna być naprawdę innej jakości też problem, że to po prostu była obsesja, że to po prostu było państwo starszego brata, Który chciał wszystko wiedzieć. I to niepokojąco zaczyna, no nie do końca, ale przypominać te chińskie rozwiązania. I teraz, panie profesorze, nawiązuję do tego, co powiedział pan na początku. Mówił pan o tym, że te wszystkie rozliczenia, które się już zaczęły, to jest monumentalnie wielka sprawa. Czy uważa pan, że wyjaśnienie do spodu, jak to się nieładnie mówi, sprawy Bekazusa jest także monumentalnie wielką sprawą i bez tego tak naprawdę nie pójdziemy do przodu? Absolutnie. To jest rzecz bez precedensu w ogóle. Uważam, że to ma szereg. No już mówiliśmy o tych różnych poziomach. Ma to też to, o czym pani zaczęła na początku, że mianowicie tutaj spada, bo przeciętny obywatel to może się obawiać tego, że on po prostu no, coś tam ma prawo robić sobie w sypialni, czy remontując swój samochód, czy w pewien sposób rozmawia z psem na przykład, prawda? No i to naprawdę często mam poczucie, że mi się lepiej udaje niż z niektórymi ludźmi. Więc, ale czy to musi być jakby dostępne dla tych, którzy... Znaczy, krótko mówiąc, no rzeczywiście nasza prywatność tutaj niesłychanie ucierpi. My musimy zredefiniować to. Natomiast badania są też potrzebne opinii publicznej, bo na przykład myśmy robili takie badania w czasie COVID-u. No to w czasie COVID-u z oczywistych troszkę względów przyzwolenie na to, żeby władza inwigilowała i żeby nawet nakazywała pewne rzeczy, czy śledziła za pomocą telefonów, gdzie człowiek się i przemieszcza, przyzwolenie bardzo wzrosło, więc tu trzeba powiedzieć, i to oznacza, że na przykład gdyby w innej sytuacji, nie tylko covidowej, czy jakichś naturalnych trzęsień ziemi i tak dalej, ale no tego, co Donald Tusk expressis verbis nazywa sytuacją przedwojenną, i gdyby trzeba było wprowadzić jakąś formę stanu wyjątkowego, to obawiam się, że przyzwolenie na inwigilację by było duże. Więc to wszystko jest niesłychanie trudne. To muszą ludzie, eksperci w tej dziedzinie przypatrzyć się najlepszym praktykom. No, tu nie ma nic odkrywczego. Krajów Unii Europejskiej, jak te kwestie są rozwiązywane, i po prostu spróbować zastosować podobne rozwiązania w Polsce. A ma pan jakieś obawy związane z tym, że ta i każda następna władza nie będzie potrafiła zrobić jednego lub kilku kroków wstecz, że
ta możliwość inwigilacji, pozyskiwania informacji poza jakąś normalną drogą jest tak kusząca dla polityka, że trudno będzie z tego zrezygnować. Co prawda szef MSWiA przed chwilą tutaj powiedział, że razem z koordynatorem do spraw spec-służb będą pracować nad rozwiązaniami, które ograniczą w ogóle możliwość inwigilacji w naszym kraju i także w ogóle liczby służb, które mogą to robić. Natomiast czy pan ma takie obawy, czy nie? Mnie się wydaje, że tak, że poza tym, że jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby rozliczać ośmiolecie bezprawia, jakie tu istniało, żeby o komisjach mogę zamilczeć, bo nie wszystko tam idzie tak, jak powinno. Niektóre sprawy w ogóle dziwię się, że poszły do komisji i one są podejrzewane o polityczne motywacje, gdy tymczasem tam jest ziejący po prostu prostacki bandytyzm i złodziejstwo, które normalna prokuratura powinna załatwiać, prawda? Tak jak fundusz Solidarności, tak zwany. Ale wie pani, i oczywiście trzeba rozliczyć tych polityków za to ośmiolecie, ale proszę zwrócić uwagę na to, że to jest niesamowicie wielka inwestycja w tych, którzy teraz rządzą. Oni to widzą, że już nie będzie tak jak do tej pory, że będzie się przymykało oczy i to jest wielki kapitał w tej chwili, jaki nakręcamy, że proszę pana, wydaje mi się, że rozsądni ludzie dziś rządzący, widząc co się dzieje, jak się ostro rozlicza, będą mieli naprawdę dużo, dużo więcej problemów z tym, żeby wkroczyć na ścieżkę bezprawia, tak jak tamci wkroczyli, bo im się wydawało właśnie, że będą bezkarni, bo na przykład będą rządzili po wsze czasy, o czym zapewniał myśliciel Żoliborza, albo że jakoś to będzie, bo w przeszłości też tak było, a przychodzili jedni, później machali ręką, ewentualnie kogoś tam pogonili za jakieś przestępstwa. Trudno oprzeć się wrażeniu, że politycy Zjednoczonej Prawicy mieli takie poczucie, że oni mają tę władzę na zawsze. Tak. Trochę to wyglądało. No, ale wszystko też było robione po to, żeby było na zawsze. No, jeszcze raz powtórzę, te wybory były nieuczciwe i nierówne i w ogóle Sąd Najwyższy nie powinien ich uznać za równe i uczciwe, tylko przypadkowo opozycja pomimo tego, że były nierówne, wygrała. Więc chciałbym bardzo podkreślić, że to, co się dzieje, to jest, większość komentatorów mówi o rozliczaniu przeszłości, a ja uważam, że to jest wkład w przyszłość wielki. A propos rozliczania i poparcia badań też, na które się powoływaliśmy, społecznych, rozmaitych. Według 44% badanych to, co się wydarzyło tydzień temu, we wtorek, czyli to interwencje funkcjonariuszy ABW, prokuratury, nie wzbudziły żadnych podejrzeń obywateli, wbrew temu, co mówią politycy Solidarnej Polski, Suwerennej Polski, Prawa i Sprawiedliwości, którzy właśnie bezprawiem, zamachem na demokrację, bandyterką, no, mnóstwa słów używają. 44% Polaków mówi nie, to wszystko było okej. To jest dużo czy mało? No jest to tyle, ile obecna, gdyby zliczyć wszystkich tych i dorzucić z tych niegłosujących, to jest tyle, ile popiera mniej więcej aktualny rząd, więc to tutaj podział polityczny jest bardzo silny, nic zaskakującego. Tu myślę sobie, że raczej ci, którzy się bronią w ten sposób, przesadzili, bo było, to znaczy chory Zbigniew Ziobro pewnie mógł jakieś emocje współczucia położyć na stół, ale oprócz tego, jeśli chodzi o suche fakty, to tam nic takiego się nie stało, co by wskazywało, że niezgodnie z procedurą. A oczywiście, że natomiast wie pani, no mnie, ja dzisiaj nawet w jakiejś prasie udzielałem wywiadu i mówiłem, że mnie tak trochę dziwi trochę ta naiwność obecnie rządzących, że naprawdę podejrzewają, że jakieś dokumenty akurat w domu Zbigniewa Ziobro będą. Te dokumenty albo zostały zniszczone. Przecież po to mądrością swą pan prezydent dał im dodatkowe 2 miesiące, żeby sobie poniszczyli różne rzeczy, żeby poukrywali ślady. A jeżeli jakieś dokumenty z tej afery Funduszu Solidarnościowego istnieją, to jeśli gdzieś są, no to są u jakiegoś pociotka w ogródku zakopane. Albo w garażu jednego z
prokuratorów mianowanych przez pana ministra Ziobrę. No to by było tak, no, nadal tak, głupie, ale gdybym ja był na miejscu, prawda, a nie jestem, sprawie, to ja bym powiedział ogłosić dużą nagrodę za to, żeby z tamtego obozu ktoś się zachęcił i powiedział, gdzie co jest, jeśli w ogóle cokolwiek jest. Natomiast to takie naiwne moim zdaniem przekonanie, że coś się znajdzie w domach wysoko postawionych urzędników byłego reżimu, nie ma sensu. A czy pana zdanie, panie profesorze, Zbigniew Ziobro popełnił błąd, aktywizując się, jeżeli chodzi o opinię publiczną i występy? No bo wiadomo, jaka była sytuacja, jaka była opowieść, narracja. Wiemy, że pan minister w ogóle się wycofał, że było mówione, że przez wiele, wiele miesięcy nie wróci, że to jest choroba śmiertelna, że przegrywa na razie z tą chorobą. No pamiętamy wszyscy tak. te narracje i nagle jest informacja pana Jakiego, że pan Ziobro jest za granicą, po czym kilka minut później spotyka się z dziennikarzami przed bramą swojej posesji. Nie jesteśmy lekarzami, więc nie będziemy oceniać. Wielu podaje w wątpliwość, czy ten stan jest na pewno tak ciężki, jak opisywano. Ale nie o to. Czy właśnie ten powrót powoduje pana zdaniem, że on sobie mógł bardziej zaszkodzić niż pomóc? Myślę, że taka hipoteza jest zasadna. To znaczy, rzeczywiście, no, w tej naszej kulturze jest aż nadmiar takich... Wie pani, to jest delikatna sprawa. Nie chcę o tym mówić. Od samego początku uważałem, że trochę... No, jeżeli polityk jakiejś partii w minionym ośmioleciu przeznaczał miliardy na propagandową telewizję, a odbierał oddziałom onkologicznym, w tym kraju co chwilę umiera kilka osób na raka, więc każdego to może trafić i w tym sensie nie było tam niczego ponadnormatywnego. Natomiast oczywiście... Można powiedzieć, jak każdemu człowiekowi życzymy zdrowia. Natomiast narracja była rzeczywiście tak, jak pani mówiła, że to jest w ogóle stan, który... Ja w ogóle zdziwiłem się te pierwsze zdjęcia, jak zobaczyłem, bo te zdjęcia nawet wskazywały, że tam nie ma jakiegoś takiego stanu. A już później to pojawienie się przed kamerami, no rzeczywiście zburzyło ten obraz, że on jest jakoś tam bardzo, bardzo chory. Więc jeżeli może w deszczu pod swój własny dom, a później w kilku innych miejscach udzielać wywiadów, to myślę, że komisja nie będzie miała, oczywiście tam lekarze się muszą wypowiedzieć, ale komisja będzie miała silny argument, że chyba nie jest to aż taki stan, że nie może też i przed komisją się pojawić. I jeszcze drugi wątek całej tej historii, panie profesorze, bo z jednej strony ci chłopcy, jak to się mówi, Zbigniewa Ziobry, bardzo mocno go bronią, sami siebie bronią, atakując jednocześnie metody, którymi posługuje się między innymi pan minister Adam Bodnar, nazywając nawet bodnarowcami, do banderowców zresztą tak nawiązując, rozumiem, taki neologizm stworzyli. Bardzo mocno krzyczą w tej sprawie. Natomiast kiedy są pytani bardzo wprost i konkretnie przez dziennikarzy, czy byli odpowiedzialni za rozdawanie pieniędzy, czy nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości, to wszyscy umywają ręce. I teraz oczywiście pojawia się mnóstwo pytań, czy jak w tego typu sytuacjach zaraz zaczną się sypać, jak to się mówi potocznie, świadkowie koronni. No tak, no więc tu jest, no ale też sam pan Zbigniew Ziobro. Tak, to nie ja, to moi współpracownicy. W ogóle on tylko wiedział o sprawie, a decyzje były podejmowane przez kogo innego, więc to zaczyna nosić taki charakter, że oni siebie wcześniej czy później jakoś tam pośrednio czy bezpośrednio muszą oskarżyć. No sprawa jest też bardzo poważna, to jest, bo poza wszystkim innym to jest, ta sprawa jest tak niesamowicie niemoralna, nieetyczna, że trudno sobie wyobrazić inne podobne. Rozdawnictwo, znaczy złodziejstwo, takie proste, chamskie złodziejstwo dobra publicznego, które były poświęcone na coś, co u nas w Polsce ta polityka postpenitencjarna, ona ciągle leży. No, ciągle wiemy, ile tam jest do zrobienia, ciągle wiemy, że te więzienia nie resocjalizują, że ludzie są wypuszczani, że rodziny ich w trakcie odbywania kary cierpią i tak dalej. To wszystko zostało sprzeniewierzone na partyjne i prywatne być może sprawy. A mamy dzisiaj także nowe informacje dotyczące kontroli NIK-u. Sprawa dotyczy jedna przyznawania wsparcia samorządowego
samorządom i tutaj zarzuty są skierowane wobec byłego premiera Mateusza Morawieckiego. No i chodzi o niebagatelną sumę minimum 4 miliardów złotych, które miały doprowadzić do strat tej wysokości decyzję premiera. I mamy także kwestię związaną z kontrolą wydatków rządu PiS-u w czasie pandemii. I tutaj chodzi o 200 milionów złotych minimum, bo to może być nawet więcej. I tutaj kwestia dotyczy także Jacka Sasina. To jest kolejny rozdział tych rozliczeń. I teraz, panie profesorze, wiemy, że narracja Prawa i Sprawiedliwości jest taka, że Tusk nie daje chleba, więc daje igrzyska. I teraz pytanie, czy rzeczywiście liczba tych rozliczeń za chwilę nie będzie przeszacowana? Czy tego nie będzie za dużo? Czy ludzie rzeczywiście nie będą mieli dość tak ciągle tych informacji? Czy jednak poczucie i chęć rozliczeń w społeczeństwie jest tak ogromna, że patrzą na to raczej ze spokojem, bo tego oczekiwali? Sprawy powinny być też kończone. To znaczy one nie mogą się ciągnąć za długo. Ale jeśli chodzi o tę sprawę samorządności, to jest to też jedno z takich kluczowych, konstytucyjnych wręcz kwestii. No myśmy kiedyś zasłynęli w Europie w 90 roku wspaniałą reformą samorządową i te samorządy się były ups and downs, jak to się mówi, ale zasadniczo one się sprawdziły. I w pewnym momencie przychodzi władza, która ma obsesję upaństwawiania wszystkiego, rugowania społeczeństwa obywatelskiego i oddolnej inicjatywy, a na dodatek jeszcze, no tutaj chodzi przede wszystkim o to, że zwłaszcza w ostatnich latach pieniądze były kierowane z budżetu centralnego tylko do tych, albo w większej mierze do tych miejsc i ośrodków czy samorządów, które były propisowskie. No więc teraz pytanie jest takie, co nowa władza powinna zrobić? Czy powinna spojrzeć na to z szerszej perspektywy, jak gdyby odkręcić w następnych latach i teraz dawać to, co przepadło tym samorządom, które z powodów czysto politycznych, ideologicznych nie dostawały? Czy też po prostu powinna powrócić do normalnej, uczciwej dystrybucji, która jest per capita albo per jakieś tam potrzeby lokalne. Wielka sprawa. Na pewno to jest rząd, nie wyobrażam sobie, żeby co innego chciał robić. To jest rząd, który musi, że tak powiem, decentralizować decyzje, musi postawić na nogi samorządy, a stawianie na nogi samorządy to jest też niezależność, autonomia finansowe. I to jest wielkie zadanie. I oczywiście w tym sensie, no bo pani zadała pytanie, czy to jest kolejna sprawa i czy tego nie jest. Czy ludzie za już dużo będą mieli przesyt, no więc, i rzeczywiście powiedzą, mamy za mało chleba, za dużo igrzysk? Czy ta determinacja rozliczenia ostatnich 8 lat jest na tyle silna, że ludzie będą cały czas popierać? Rzecznikiem prasowym tego rządu, a nie jestem. Nie ma rzecznika co my mamy robić, prawda? No jest afera, jest sprawa i trzeba, przecież jeżeli my zasygnalizujemy, wiemy, że coś takiego jest, że jest po prostu coś, co podlega pod paragraf i nie uruchamimy prokuratury czy jakichś innych organów, no to się narażamy na zaniechania. W związku z tym, oczywiście, że muszą to robić. I myślę sobie, że dla tych miejsc, w których to są przede wszystkim duże miasta albo takie miasta jak Sopot, które się wsławiło taką głosowaniem w pewien specyficzny sposób antypisowski, prawda? Więc to są konkretne miejsca, tam są konkretni obywatele i teraz po stronie rządzących i tych ośrodków samorządowych jest to, żeby wytłumaczyć, dlaczego ta sprawa jest taka ważna, żeby pokazać, że w tej drodze są dziury, dlatego że nie musieliśmy dać na przedszkola i żłobki, a nie starczyło na to, na tamto. Nie ma dokończonego mostu, bo nam obcięto z powodów politycznych pieniądze, prawda? Mm-hmm. To jest argument bardzo silny dla obywatela. To a propos pieniędzy, to taki wtrend jeszcze na sekundę, bo dzisiaj po godzinie 9 pojawiła się informacja a propos pensji pana Glapińskiego, wobec którego złożono już wstępny wniosek o Trybunał Stanu w ubiegłym tygodniu do Sejmu. Otóż, drodzy państwo, były ogromne kontrowersje związane z tym, że w ubiegłym roku około miliona pan Glapiński zarobił. No otóż okazuje się, że w 2023 roku było to dokładnie 1 325 419 zł. Niemoralne chyba trochę. To jest więcej, no, znacznie więcej niż na przykład szef Fedu zarabia. Tak jak w znanym filmie. No i co mu pani zrobi? Tak. Nie ma mojego płaszcza. To nawet nie polega na tym, że on ma
wysoką pensję, bo powinien. No ale więcej niż szef Fedu? Dwukrotnie albo nawet więcej? Panie profesorze. To jasne, tu nie o to chodzi. Tu chodzi o te różne jego asystentki, które nie potrafiły wydać z siebie dwóch zdań sensownie, podrzędnie złożonych, jak doszło do afery, bo one nie tylko brały tam kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, ale jeszcze miały pozwolenie na dorabianie, bo to było mało. Natomiast to, co jest absolutnie obrzydliwe w przypadku pana Glapińskiego, to jest to, że on sam sobie przyznawał premie, nagrody. Wie pani, no, ale to człowiek się całe życie uczy. Ja tyle razy mogłem sobie przyznać ale nagrodę i nigdy, wie pani, taki poziom własnej wartości, panie siebie profesorze, frajer, to tylko pozazdrościć. Naprawdę jest w mojej dyspozycji fundusz różny nagród, nigdy sobie nagrody. Ja, ale co gorsza, wokół mnie też są, wie pani, żyję w środowisku jakichś frajerów. Bo nie wierzy pan w siebie, tak jak w siebie, wierzy pan prezes. Większość moich kolegów i koleżanek, którzy też mają takie fundusze, na pewno sobie nie przyznaje samym nagród. No. Ale wie pani, to jest... Można? Można. No, można, ale mnie się chyba jakoś sympatyczniej żyje. Panie profesorze, już tak zupełnie serio. Instytucja Trybunału Stanu nam się udała. Uważa pan, że da się tę sprawę doprowadzić do końca, tak realnie? No bardzo trudno. To są rzeczy też takie. Właśnie zdziwiłem się, jedna z ważnych polityczek obozu rządzącego zaczęła mówić w takiej narracji, czy prawniczka, już nie pamiętam, że no to będzie okazja, żeby uruchomić Trybunał Stanu. To strasznie źle zabrzmiało, bo to nie ma być uruchomienie, żeby udawać, że rzeczywiście przez 30 lat żeśmy go nie uruchamiali, a nagle, żeby go uruchomić. Nie. Jest sprawa. Ta sprawa i ten wniosek, jedni krytykują, inni nie. Tam są moim zdaniem za dużo tych punktów. Tam są błahe rzeczy i tam są te fundamentalne, prawda? Więc, no ale to znowuż trzeba spojrzeć na skład Trybunału Stanu i na to, że to jest w rękach Pani Manowskiej, więc... No teraz jest inicjatywa, żeby zmienić tę kwestię, ale to już na zupełnie inną dyskusję. Panie profesorze, i na koniec zostawiłam sondaż, który bardzo mnie zasmucił dzisiaj rano. Sondaż, z którego wynika, że rośnie sceptycyzm Polaków do Unii Europejskiej. W ostatnich 3 lat liczba zwolenników Unii w Polsce spadła o 11 punktów procentowych. Proszę pani, to jest tak. Po pierwsze, spadła wyraźnie w jednym elektoracie. Elektoraty te, które były przekonane, nadal są do Unii Europejskiej przekonane. Natomiast ja akurat w takim poczytnym, wysokorangowanym journalu, to się nazywa European Union Politics, w tym roku opublikowaliśmy z moim współpracownikiem taki artykuł pod tytułem Nowy eurosceptycyzm o Polsce. I to był taki... To nie jest zjawisko powszechne, ale to jest zjawisko, które wystąpiło w latach końcówki PiS-u, kiedy Unia Europejska nic nie robiła w sprawie praworządności w Polsce, że wśród wielkich zwolenników i entuzjastów Unii Europejskiej zasiano takie ziarno niedowierzania, że a co z tymi kopenhaskimi kryteriami? Nic nie mogę, Unia Europejska. A co z tymi wielkimi wartościami, które powtarzane są w Brukseli na okrągło i dlaczego? Krótko mówiąc, widzieliśmy też taki trend odwrotu od fascynacji Unią Europejską wśród tych, którzy są straszliwie związani z Unią Europejską, dlatego, że ona nieodpowiednio reagowała na węgierski i polski przypadek. Ale to jest mały procent. Natomiast ten zjazd kilkunastoprocentowy to jest pochodna tego, że elektoratowi PiS, znaczy PiS-owi udało się wmówić te rzeczy. Znaczy ci, którzy jeżdżą tymi traktorami, które kupują za połowę czy mniej ceny, ci, którzy nie potrafią popatrzeć na rozwój Polski w 30-leciu i jak to było do 2004 i potem, nie potrafią zestawić naszego rozwoju gospodarczego z rozwojem gospodarczym krajów ościennych, gdzie ewidentnie widać. My nie tylko w 2014-15 roku my byliśmy najlepszym uczniem z tej części świata. Mieliśmy jedną z najniższych korupcji centralnych. Mieliśmy najlepsze zagospodarowanie środków unijnych. Bez żadnych, w ogóle porównanie do Rumunii czy Bułgarii to nie tego, ale nawet w stosunku do Węgier czy Czech. I mieliśmy, mamy najwyższy wzrost gospodarczy w całym, myśmy potroili właściwie swój PKB od 1989 roku. I możemy się porównać z krajami,
które były na podobnym poziomie, jeśli nie w 89, to na przykład w 2004, i zobaczyć, jak to jest, jak się jest w Unii Europejskiej, jak się jest poza Unią Europejską. To wypada. Co nie znaczy, że bezkrytycznie na Unię musimy patrzeć, bo tam jest wiele rzeczy do poprawy. Na koniec już naprawdę, panie profesorze, sądzi pan, że to zjawisko będzie się pogłębiać? Czy ono w związku z tym, że PiS odeszło od władzy i nie ma sączonej takiej antyunijnej retoryki codziennie, ta sytuacja się zmieni? Jak pan uważa? To zależy bardzo od tego też, od narracji, opowieści o Unii Europejskiej. To zależy od samej Unii Europejskiej. Jesteśmy w rozkroku. Prawdopodobnie ten spadek zaufania do Unii Europejskiej jest zapośredniczony przez to, co się dzieje w Niemczech. A w Niemczech się dzieje wiele, nie mamy czasu, wiem. Mhm. Ale jedno, co Polacy dostrzegają, to nagle się dowiedzieli, że ten moloch gospodarczy, nie ma armii, albo zdezelowaną, nie jest w stanie wspierać wojny w Ukrainie, bo najpierw zaczął od hełmów, a potem robił w tym rozkroku, bo tu Schroeder na rurze siedzi ciągle tam i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę sobie, że część elektoratu nie tyle Unią się rozczarowała, co tym znakiem równości między Unią a Niemcami pod Scholzem, którzy tak, gospodarka nie najlepiej wygląda, zbrojenia nie takie, wsparcie Ukrainy nie takie, a i nasze stosunki nie zawsze najlepsze. Więc to wszystko się skumulowało i teraz też od mądrości interpretatorów tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, zależy, czy część Polaków nie znam, bo to bardzo było ciekawe w takim przekroju, czy to młodzi, czy starzy, czy to, bo najgorsze by było, gdyby młodzi się rozczarowali. No tutaj tych danych nie mam niestety. Czy to są ludzie wykształceni, gorzej wykształceni, miasteczka, miasto. No, ogółem na zalety wskazuje dzisiaj 53,5% ankietowanych zalety Unii Europejskiej, na wady 16,7%. Ja powiem tak, przy tak wzmożonej propagandzie jednostronnej to jest nadal bardzo dobry wynik i prawdopodobnie patrząc na inne, nadal jesteśmy jednym z najbardziej euroentuzjastycznych nacji w Europie. I my także jesteśmy euroentuzjastyczni, jak rozumiem, panie profesorze. Tak, czasami coś tam im powiemy niemiłego, ale zasadniczo tak. Profesor Radosław Markowski, Uniwersytet SWPS. Panie profesorze, ogromnie jak zwykle dziękuję za to spotkanie. I państwu dziękuję za liczną obecność. Dziś spokojnego, dobrego dnia. Wracamy do państwa jutro o godzinie 9:07. Pięknie dziękujemy. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała ekipa Ekspresu Biedrzycki żegna się do jutra. Spokojnego, dobrego dnia.
Dzień dobry, witam Państwa w środę. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. Moim, ale wszystkim Państwa gościem jest dzisiaj Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Mam nadzieję, że już się widzimy, mam nadzieję, że się też słyszymy. Dzień dobry. Dzień dobry, również mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Widać, słychać, więc możemy zacząć rozmowę. Uznałem, że połowa tego tygodnia, który zakończy się wyborami samorządowymi, będzie dobrym momentem na to, żeby trochę podsumować nie tylko samą kampanię, która wydaje się być dla jednych interesująca, dla niektórych wręcz przeciwnie, bardzo nudna, ale też porozmawiać trochę w ogóle o kondycji samorządu. Pan, mam nadzieję, że wyczuje moją intencję, jeżeli zacznę od pytania bardzo ogólnego. No dobra, wybierzemy władze samorządowe, a na ile jesteśmy w stanie ocenić stan samorządności w Polsce? Ja mam tu pewną tezę, ale nie chcę się z nią wyrywać. Ciekaw jestem, jak pan to ocenia. Czy samorządy terytorialne zdały egzamin i czy rzeczywiście mamy w Polsce samorządność? Zacząłbym od pozytywnej oceny. Generalna taka zgrubna ocena jest pozytywna, w tym sensie, że ta reforma, która została przeprowadzona za czasów jeszcze AWS-u, ona ma więcej zalet niż wad. Mamy trójszczeblowy samorząd, który radzi sobie całkiem nieźle. Wyborcy też to udowadniają, dlatego że w bardzo wielu miejscach przecież włodarze miasta przez wiele lat pełnią swoje funkcje, co pokazuje, że są zadowoleni ze swoich włodarzy. Myślę, że na pewno mocnym plusem tych samorządów jest to, że bardzo dobrze potrafią dysponować tymi środkami unijnymi. No nie z odkrywczą tezą powiedzenie, że ta reforma, która była tworzona pod koniec lat 90. za czasów AWS-u, ona była stworzona, można powiedzieć, nawet głównie pod środki unijne, szczególnie te nasze województwa były tak skonstruowane i sejmiki tak skonstruowane, żeby te środki można było najlepiej zastosować i wydawać. I w tym sporcie jesteśmy naprawdę bardzo dobrzy. Natomiast tutaj jedna łyżka dziegciu powinna być wskazana. Mianowicie wydaje mi się, że dużym problemem polskich samorządów jest to, że jednak w wielu miejscach ten poziom takich lokalnych układów, klik jest na tyle duży, że jest tutaj pewne, no uważam, przeszedł do takiego, może nie dużego alarmu, ale na pewno jest to sytuacja, którą warto się przyglądać. Polecam bardzo dobrą książkę Andrysiaka, który opisuje, jak w tych małych miejscowościach nieraz wyglądają te lokalne układy. I o ile my na poziomie ogólnopolskim możemy bardzo często krytykować naszą polską demokrację, na to, że się spieramy zbyt intensywnie i ten poziom emocji jest bardzo wysoki, no to jednak trzeba przyznać, że te media ogólnopolskie śledzą bardzo uważnie to, co się dzieje, zaglądają politykom tutaj tu i ówdzie i bardzo trudno jest coś przeprowadzić, jakąś dużą operację polityczną bez wzroku mediów i myślę, że takiej sytuacji nie ma niestety na poziomie lokalnym. Myślę, że te media bardzo często one są związane z różnymi ośrodkami władzy i to oznacza, że ta demokracja na tym poziomie lokalnym jest ograniczona. Ja powiedziałem na początku, że w wielu miejscowościach włodarze rządzą wiele lat. To jest z jednej strony efekt tego, że bardzo często ci wyborcy wybierają oczywiście takich ludzi, którym opowiadają, ale niestety jest też druga strona tego medalu. Mianowicie bardzo często jest tak, że istnieje pewna trudność, aby w tych lokalnych klimatach pojawiła się jakaś alternatywna władza, jakaś alternatywna propozycja, dlatego że nikt nie chce bardzo często, nawet jeżeli ktoś ma takie aspiracje, stanąć do rywalizacji z lokalnym układem, bo boi się właśnie o zakończyć swoją przyszłość, jakieś swoje miejsce pracy i po prostu woli grać na dokooptację do rządzącego układu niż chcieć przywrócić stolik. Myślę, że niestety jest to pewna wada, którą myśmy chyba nie przewidzieli. Chcieliśmy tym samorządom dać dużo władzy i dzisiaj właśnie czy prezydenci miast, czy burmistrzowie, oni mają, wójtowie, mają bardzo silną władzę wykonawczą, dużo silniejszą niż na poziomie centralnym ta władza wykonawcza, ale to się odbywa właśnie takim kosztem, że niestety pewien uszczerbek dla demokracji jest dzisiaj już widoczny. Dlatego jak akurat kibicowałem tej zmianie, która była w kilka lat temu przeprowadzona, o tym, żeby jednak limitować tą kadencyjność po to, żeby tą walkę z tym lokalnym układem jakoś wzmocnić i żebyśmy mieli taką świeżość, wymianę elit na poziomie nie tylko ogólnopolskim, ale także lokalnym.
No tak, a tym samym przecież. Ja nie chciałbym, żeby nasza rozmowa zamieniła się w krytykowanie samorządów, bo też uważam, że jest zarówno bardzo wiele plusów, ale też i sporo minusów. Bardziej widzę wiele wyzwań i zagrożeń dla Polski samorządnej, o których też chciałbym, żebyśmy porozmawiali, żebyśmy jeszcze zostali przy tym, co pan wspomniał, bo rzeczywiście. I to wydaje się być najpoważniejszy problem. Wybierani w bezpośrednich wyborach włodarze, szczególnie dużych miast, ale problem nie dotyczy tylko dużych miast, bardzo często słyszę wręcz, że zamienili się w takich lokalnych bonzów, dyktatorów, którzy są wręcz nie do ruszenia. I zresztą wielokrotnie widywaliśmy sytuację i pewnie zobaczymy je też już za kilka dni albo za dwa tygodnie przy drugich turach. Jak, o ile następuje jakaś zmiana, to dlatego, że odchodzący prezydent czy prezydentka namaścili sobie po prostu następcę. No to jest dokładnie ten mechanizm, o którym powiedziałem, do kooptacji. Bardzo często jest tak, że prezydenci mają także przewagę w radach miasta, mają tam swoich ludzi, którzy pilnują tych interesów prezydentów i faktycznie to w wielu miejscach tak jest. Po prostu władza prezydenta w takim mieście, i to nieważne czy dużym czy małym, jest ustrojowo na tyle mocna, bo też nam zależało, aby ta władza była mocna, że no niestety często istnieje tutaj problem wymiany elit, nawet wtedy, kiedy no, ewidentnie powody ku temu są. I myślę, że bardzo charakterystyczne w wielu miastach Polski, myślę, że przykłady można mnożyć, jest to, że mamy bardzo często taką wymianę pozorną, to znaczy zmienia się co prawda nazwisko, ale pozostaje ten sam układ ludzi, którzy grają na następcę, ten następca jest namaszczony przez prezydenta, który odchodzi bardzo często już z powodu wieku, więc myślę, że to jest taka właśnie wymiana, która jest jakby fikcyjna i nie przynosi nowej jakości, więc to jest na pewno ten element słaby, na który warto zwrócić uwagę i trzeba się zastanawiać, co zrobić, żeby to odświeżenie samorządu było potrzebne, bo na pewno tak mi się wydaje, że ten pierwszy etap po tej reformie samorządowej myśmy wykorzystali dobrze na takie, można powiedzieć, zaległości rozwojowe czy cywilizacyjne nawet szerzej, na budowanie tej podstawowej infrastruktury, na po prostu liczne, już tak powiem, działania w tak zwanej twardej infrastrukturze, ale ja mam takie wrażenie, że dzisiaj wielu mieszkańców miast oczekuje czegoś innego. Oczekuje już, żeby ta polityka miejska była dużo bardziej nastawiona na inne cele, które mam wrażenie, że pokoleniowo nie są wyczuwane przez obecnych włodarzy, ale jednocześnie zmienić tych włodarzy jest bardzo trudno. Więc to jest taka, mam wrażenie, sytuacja, z którą będziemy mieć coraz więcej, częściej do czynienia w wielu miejscach, czyli młodych wyborców, którzy oczekują czy więcej zieleni, czy więcej transportu publicznego, czy zmiany pewnego paradygmatu w ogóle rozwojowego, żeby nie tylko właśnie lać beton, czy patrzeć na PKB, ale także zadbać o taką jakość życia rozumianą właśnie w taki też miękki czasami sposób. I tutaj nie zawsze mam takie poczucie, że ci włodarze obecni są w stanie na te potrzeby odpowiedzieć. Nawet jak odpowiadają, to odpowiadają raczej retorycznie, a nie jakąś kompleksową polityką. Tak, dlatego z całą pewnością, jeżeli państwo się zastanawiacie, co śledzić w ten weekend, to między innymi warto śledzić, jak wypadną ruchy miejskie, szczególnie w dużych miastach. No ale to zobaczymy, nie będziemy teraz przewidywać, co się wydarzy, bo wiem, że nikogo szanującego się nie namówię na przewidywanie tego, co się za kilka dni wydarzy. Bardziej porozmawiajmy o tym, co mamy. No dobra, mamy potężny minus po stronie jakby takiego petryfikowania lokalnych układów. Też bardzo często widzimy ludzi, którzy wychodzili z szyldów dużych partii, potem tworzyli już własne komitet, jakby wokół siebie budowali ten lokalny układ. To jest z całą pewnością minus i z całą pewnością trzeba zacząć rozmowę nad tym, co zmienić, bo chyba zmienić trzeba, choć też chciałbym, żebyśmy na to zwrócili uwagę w tej rozmowie, to chyba nie jest przypadek, że to jest jedyna z dużych reform rządów AWS-UW, która przetrwała do dnia dzisiejszego w zasadzie w niezmienionym kształcie. Więc chyba jednak tutaj coś się udało. Tak, na pewno jeśli chodzi o sposób zarządzania miastami, to tutaj udało się sporo. No myślę, że warto też podkreślić kluczowy kontekst do polskich miast. W ostatnich latach spłynęło bardzo dużo pieniędzy unijnych, które dokładnie procesem rozwojowym. I myślę, że tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, że nawet jeżeli mielibyśmy do czynienia z włodarzem, który nie jest jakoś szczególnie wybitny, no to te środki są na tyle duże, że pozwalają w taki bardzo klarowny sposób pokazać, co się zmieniło, a dla mieszkańców właśnie zmiana w infrastrukturze jest zmianą najbardziej widoczną, no bo to, że
tutaj mamy nową halę, mamy nowy basen, mamy nowe jakieś liczne inne budynki, no to jest taki najbardziej namacalny dowód, że coś się w tym mieście zmienia, czyli wyremontowane rynki. To są na pewno rzeczy, które są już, można powiedzieć, pewnym standardem w wielu polskich miastach i to właśnie wynika głównie z dzięki środkom unijnym. Natomiast podkreślmy, ten rozwój największych polskich miast odbywa się jeszcze za pomocą innego mechanizmu, na który też władarze w pewnym sensie mają ograniczony wpływ. Mianowicie niestety w ostatnich latach wzrosła tendencja do tego, aby ten polski rozwój koncentrował się w tych największych polskich metropoliach. Tak. I tutaj nie tylko o Warszawie, mówię tutaj o Trójmieście, o oczywiście Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu. To są miasta, które dzisiaj bardzo dynamicznie rozwijają. Dlaczego? Dlatego, że tam przyjeżdża bardzo wielu mieszkańców mniejszych miejscowości. I mówię tutaj o mniejszych miejscowościach, nie tylko w rozumieniu polskich wsi, czy już małych miasteczek, ale także miast średnich. I to jest moim zdaniem duży problem. O tym mówiliśmy w raportach w Klubie Jagiellońskim, że mamy właśnie problemy rozwojowe miast średnich, które mają zasoby ku temu, czy powinny mieć tutaj taką naturalną, powinny się rozwijać, a się nie rozwijają, tych mieszkańców ubywa. No nawet w takich miastach, nie wiem, jak Częstochowa czy Radom, dużych miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, bardzo często to widać po takim bardzo prostym przykładzie, ile ludzi, którzy chodzi do, nie wiem, elitarnych liceów w tamtych miastach, zostaje w tym mieście, a ile wyjeżdża do innego miasta, bo właśnie czuje, że prawdziwe życie i prawdziwa kariera jest gdzieś indziej. Więc te najlepsze zasoby, jakim są właśnie zasoby ludzkie, one odpływają od tych miast średnich, płyną do tych miast największych i nawet jeżeli to nie widać po liczbie mieszkańców, to widać to po liczbie całej aglomeracji, która się zwiększa, bo bardzo często ci młodzi ludzie, którzy tam emigrują, zamieszkują obrzeża, które nie wchodzą już w skład administracyjny, ale zasilają, można powiedzieć, PKB tego regionu i powodują, że to miasto jest bardzo dynamiczne i jakby tworzy bodziec do tego, żeby kolejni ludzie przyjeżdżali. Więc można powiedzieć, wielu włodarzy tych największych metropolii jest w bardzo komfortowej sytuacji, no bo mają z jednej strony środki unijne, mają z drugiej strony naturalny dopływ ludzi, którzy tworzą nową tkankę miasta, taką dynamiczną i rozwijają to miasto. Więc też tworzy się pewne zaburzenie, tak. które widać w wielu miastach, gdzie wielu się wydaje, że to jest efektem jakiejś polityki włodarzy, a tymczasem jest to po prostu efekt po prostu zewnętrznych czynników, które bardzo korzystnie działają na poszczególne metropolie. I tu od razu widzę dwa bardzo poważne wyzwania. Znaczy z jednej strony nie jestem do końca przekonany, czy to jest, że tak powiem, racjonalny i stabilny model rozwojowy, w którym no, rozwój będzie przede wszystkim dotyczył dużych ośrodków miejskich kosztem kurczących się miast średnich czy też małych. To raz. I tak jak pan powiedział, wiele czynników będzie sprawiał za tym, że potężni bardzo wpływowi nie tylko u siebie w mieście, ale często też w całym regionie, bo te układy, o których mówimy, często też przekładają się na to, jak potem wygląda układ sił chociażby w sejmiku danego województwa, no nie będą zainteresowani tym, żeby zahamować ten proces, wręcz przeciwnie, korzystają z niego. Z drugiej strony, ja tu pomieszam dwie różne rzeczy, do tej drugiej będę chciał wrócić. Pan, cieszę się bardzo, dwa razy już wspomniał o pieniądzach z Unii Europejskiej. Tu też chciałbym, ale to za chwilę do tego wrócić. Najpierw, bo widzę też pewne wyzwanie a propos jakby rosnącej liczby ludzi, którzy sprzeciwiają się członkostwu w Unii Europejskiej, czy też poddają większą wątpliwość sens naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Jeżeli będą szczególnie z pieniędzmi i z Unią Europejską utożsamiać te lokalne układy, to mam wrażenie, że może to tylko wspierać tym tendencjom antyunijnym, ale żebyśmy nie pomieszali, to ja to zostawiam tą myśl na później. Zostajmy jeszcze przy tym, co pan mówił. Rozwój dużych miast kosztem mniejszych. Widzę też pewien proces, nie tylko ja, bo wiele osób zwróciło na to uwagę, że w ogóle od czasów pandemii mamy bardzo silne, takie postępujące tendencje centralizacji władzy. Więc nie tylko jakby władza i zasoby uciekają z mniejszych ośrodków do większych, ale też uciekają z ośrodków miejskich do władzy centralnej. Tak, dużo wątków pan tutaj poruszył. Pewnie w tle tej tezy, którą pan postawił, jest chociażby raport NIK-u, tak, który mówi o tym, że mieliśmy do czynienia w ostatnich latach z taką bardzo niesprawiedliwym systemem redystrybucji tych środków. Tam są w debacie publicznej wskazywane dwa argumenty, z których jeden ja uważam, że jest zasadny, ale drugi już niekoniecznie. Który jest zasadny? Zasadny jest ten, że polskim samorządom w ostatnich latach
polskie samorządy traciły dość znaczącą ilość środków, tak zwanych dochodów własnych, co było efektem przede wszystkim Polskiego Ładu, który obniżył podatki. Przypomnijmy, że podatki idą nie tylko do kasy centralnej, także do samorządów i tutaj można powiedzieć, że rząd nie zrekompensował samorządom odpowiednio tej kwoty, którą one straciły. Tworzył taki system rządowych różnych funduszy, który wspierał samorządy, ale wspierał je nie za pomocą jakiegoś zobiektywizowanego algorytmu, tylko no, w dużej mierze w sposób uznaniowy. No i tam faktycznie przesłanki na rzecz tezy, że władza centralna wspierała przede wszystkim te gminy, gdzie rządzili włodarze z PiS-u, no, ma mocne podstawy, więc to jest na pewno pewien element, który zasługuje na krytykę. Natomiast jednak ja bym tutaj bronił pewnej idei, która stała za tym, chociaż ona została wypatrzona. To jest idea, która mówi o tym, że jednak ta redystrybucja zasobów powinna odbywać się nie tylko w systemie podatkowym między bogatszymi obywatelami a biedniejszymi, ale także między bogatszymi regionami, tymi biedniejszymi. To jest przede wszystkim właśnie pokłosie tego, o czym powiedziałem wcześniej, o tych polskich miastach. Mamy w Polsce metropolie, które rozwijają się dynamicznie na mocy, można powiedzieć, własnych nie tylko zasobów, ale też takiego potencjału i naturalnego magnesu, który przyciąga wielu mieszkańców. Inne mniejsze miasta, można powiedzieć, że tego magnesu nie mają i one, jeżeli nie będą wspierane, można powiedzieć, dodatkowymi zasobami czy interwencjami publicznymi, no to będą się zwijały, a nie rozwijały. I myślę, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość, które przedstawiało tą koncepcję konieczności takiego bardziej zrównoważonego rozwoju, myślę, że w wielu punktach diagnozy stawiało tą diagnozę słusznie. Natomiast no, pytanie jest, czy odpowiedziały w sposób zasadny. No, te transfery do tych miast, gdzie rządzili wszystkich włodarzy z PiS-u, no, faktycznie pokazują jakby pewną patologię, ale żebyśmy nie wylewali dziecka z kąpielą. Czyli ja uważam, że system redystrybucji powinien mieć miejsce i tutaj ja nie podzielam wszystkich tez, które były bardzo powszechnie tutaj tworzone przez wszystkich włodarzy tej Unii Metropolii Polskich, czyli tego związku największych polskich metropolii, którzy domagali się większych transferów dla ich największych miast, bo właśnie ich miasta się rozwijają i potrzebują większego wsparcia. No nie, no właśnie te miasta się rozwijają i tego wsparcia tak silnie nie potrzebują jak te miasta średnie, gdzie trzeba włożyć dużo więcej wysiłku, żeby tych ludzi tam zatrzymać i no, żeby uratować po prostu rozwój. Bo jeżeli rozwój będzie skoncentrowany w Polsce tylko na tych największych metropoliach, na pewno będzie to odbywało się kosztem no i większych nierówności, ale też nie będziemy wykorzystywać po prostu potencjału Polski, bo w wielu tych miastach w Polsce, nawet dużych, tych właśnie powyżej 100 tysięcy, ten rozwój jest bardzo ograniczony i my go dzisiaj na horyzoncie nie widzimy, bo widzimy właśnie to PKB Polski, które jakoś tam rośnie, obserwujemy Polskę z perspektywy największych polskich miast, ich też wpływ medialny jest bardzo duży i ucieka nam to, że w tych wielu miejscowościach po prostu ludzie zagłosowali nogami i właśnie stamtąd uciekają, jadąc do tych największych polskich miast, a tak by się powinno. Trzeba dać ludziom szansę rozwoju tam, gdzie oni po prostu się urodzili, tam, gdzie oni mogą, tam, gdzie oni nawet by chcieli zostać, ale po prostu nie mają możliwości rozwojowych, więc stamtąd po prostu uciekają. No i pełna zgoda, już się wcześniej zgodziłem z tym, jak pan mówił, że widzimy problem pod tytułem kurczących się mniejszych i średnich ośrodków miejskich kosztem większych. Jak najbardziej jakaś forma redystrybucji środków jest bardzo dobrym pomysłem, pełna zgoda, idea jest jak najbardziej słuszna. No i wiadomo, że same samorządy tego nie zrobią, trzeba to jakoś zrobić na szczeblu centralnym. Natomiast jak pan sam wspomniał, no, chociażby ten raport NIK-u, który parę dni temu wyszedł, jakby no, budzi tu szereg różnych wątpliwości. Ja zacytuję chociażby jedną, że w razie, gdyby państwo nie wiedzieli, o czym rozmawiamy, to może wyjaśnijmy. Zmiany, NIK z grubsza pisze, że głównymi skutkami zmian w systemie podatkowym w latach 2019-2022 były następujące. Brak możliwości planowania budżetów przez samorządy, brak zdolności inwestycyjnych, przede wszystkim zachwianie konstytucyjna podstawa jednostek samorządu terytorialnego, że te zmiany podatkowe, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, doprowadziły do znaczącego uszczuplenia dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, stawiając pod znakiem zapytania ich finansową samodzielność oraz zdolność do realizacji zadań publicznych. Więc wiadomo, no, NIK dostrzega tu poważny problem, co nie zmienia faktu, że tak jak pan powiedział, koncepcja jest jak najbardziej słuszna, ale chyba jak to tradycyjnie w Polsce bywa, nie do końca słusznie ją wcielono w życie.
No tak, powiedziałem, tutaj na pewno pewien obszar takiej dyskrecjonalnej władzy był zastosowany zbyt szeroko. Natomiast jedną rzecz bym tylko bronił, bo ten ubytek w dochodach samorządów, on jest przedstawiany w taki sposób, jakby rząd zabrał samorządom pieniądze po to, żeby móc więcej rozdysponować na szczeblu centralnym. Tymczasem przyczyną, dla którego te dochody własne się zmniejszyły, była obniżka podatku. Przypomnijmy, Polski Ład zwiększał kwotę wolną od podatku i to była zmiana bardzo szeroko popierana społecznie, popierana też przez ekspertów. Tylko no właśnie problem polega na tym, że ta obniżka podatków, jeżeli chcemy, żeby obywatele mniej tych podatków płacili, no to musi się odbyć kosztem czego? No kosztem no tak. właśnie dochodów państwa. Nie odbyło się kosztem dochodów samorządu, ale odbyło się tylko kosztem dochodów rządu, prawda? Bo też te dochody podatkowe na tym szczeblu centralnym do polskiego budżetu, one się też zmniejszyły. Oczywiście na poziomie centralnym łatwiej to zrekompensować sobie innymi, można powiedzieć, czynnikami niż na poziomie samorządowym. No chociażby koszty zaciągania długu przez rząd są znacznie łatwiejsze i korzystniejsze niż zaciąganie długu przez samorządy. To jest zawsze bardziej kosztowne. W tym sensie ja rozumiem, że pewna rekompensata dla samorządu się tutaj należała, bardziej sprawiedliwa niż to miało miejsce, ale też podkreślmy, że to nie jest tak, że tutaj rząd po prostu przelał z samorządów na poziom centralny, tylko po prostu było to efektem obniżenia podatków dla polskich obywateli. Zresztą podkreślmy, obecna władza również planuje dalsze podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy i jeżeli by to zostało zrealizowane, również uderzy to w budżety samorządów. Samorządy, co prawda, te największe o tym głośno jakoś nie chciały mówić, dlatego że one są związane z obecną władzą, nie chciały tej władzy krytykować, no ale tam również jest bardzo duży dzisiaj strach przed tym, jakie będą konsekwencje tutaj fiskalne. Ja trzymam kciuki, żeby ta akurat obietnica nie została dowieziona, no z tego powodu, nie tylko, że to dalej uszczupli środki dla samorządów, no ale też z tego powodu, że to dalsze podwyższenie kwoty wolnej, ono już będzie raczej mniej służyło tej klasie najmniej zamożnej, która najbardziej potrzebowała tego wsparcia. Ta klasa nisza łapała się na ten próg 30 tysięcy jakby dochodów, natomiast jeżeli ten próg podniesiemy dalej do 60, no to główny beneficjent już będzie klasa średnia. Uważam, że klasa średnia w Polsce dzisiaj no, takiego priorytetowego wsparcia nie wymaga. Mamy dużo większe potrzeby wydatkowe w usługach publicznych na polską armię, więc tutaj akurat dopinguję, żeby im później to zostanie zrealizowane, tym lepiej. Tak, no kwestie podatkowe pewnie jeszcze wrócą i pewnie będziemy mieli jeszcze okazję o nich rozmawiać. To jest bardzo ciekawe, czym pan mówi, ale zostawmy to na inne czasy. Zostajmy jeszcze chwilę przy tych samorządach. Ja chciałbym, żebyśmy jeszcze pociągnęli ten wątek pieniędzy unijnych, o który pan mówił. I tak jak właśnie, jak tego słuchałem, bo wcześniej też słuchałem rozmowy Kamili Biedrzyckiej z profesorem Makowskim, który też wspominał o tym, że jest dosyć sporym problemem, coraz bardziej przez nas obserwowanym, rosnąca niechęć do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dalej jesteśmy narodem euroentuzjastycznym. Dalej zwolenników jest więcej niż przeciwników, ale te proporcje się gdzieś powoli, mozolnie do siebie zbliżają. Skoro samorządy są głównym punktem wydatkowania tych pieniędzy, a tak jak powiedzieliśmy, no mają tendencję do tworzenia lokalnych układów, które często zniechęcają wyborców, czy to może być zagrożeniem i czy to może być argumentem eurosceptyków w walce o polexit? Ja myślę, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Sam fakt obecności Polski w Unii jest niekwestionowany i myślę, że tutaj poziom poparcia Polaków dla obecności w Unii jest wciąż absolutnie na bardzo wysokim poziomie. To jest około chyba 90%, jeśli dobrze pamiętam ostatnie badania CBOS-u. Więc to jest zdecydowanie więcej niż unijna średnia. Natomiast ważne jest to, żeby wiedzieć, że pod tą że z tym nie wiąże się tak powszechny euroentuzjazm. Co to oznacza? Oznacza to, że mamy w Polsce dużą grupę wyborców, szczególnie to są wyborcy prawicowi, którzy uważają, że Polska powinna być w Unii, bo jednak te korzyści związane z członkostwem są dalej większe niż pewne koszty. Natomiast ostatnie lata były dla tych ludzi bardzo rozczarowujące. Myślę, że to było to związane przede wszystkim z tym sporem, który prowadziła poprzednia władza z Komisją Europejską w tematyce oczywiście praworządności. Duża część wyborców prawicy interpretuje ten spór w taki oto sposób, że nawet jeżeli Prawo i Sprawiedliwość dokonywało pewnych reform w wymiarze sprawiedliwości w Polsce, które nie były
zasadne, czy naruszają jakieś standardy, no to Unia Europejska nie powinna się wtrącać, dlatego że nie ma tego wprost, nie ma tych kompetencji wprost w traktatach. Poza tym nawet jeżeli wykonała tu pewnego wtrącenia, to było to wtrącenie ewidentnie, że tak powiem, nieprzychylne dla polskiego rządu, dlatego że decyzji zwalniającej KPO, gdzie obecny polski rząd nie spełnił, można powiedzieć, twardych warunków zmian pewnych ustaw, tylko przedstawił pewne propozycje i te środki są uwolnione, a poprzedni rząd takiego komfortu nie miał. Czyli jakby dla wyborców prawicy jest rzeczą oczywistą, że Komisja Europejska pokazała swoje, można powiedzieć, polityczne oblicze, podczas gdy przecież cała teoria integracji europejskiej mówi o tym, że Komisja Europejska jest takim technokratycznym tworem, takim neutralnym brokerem, który nie ma politycznych sympatii, a tymczasem okazuje się, że te sympatie są. No i wyborcy prawicy czują, że po prostu ten europejski mainstream, który decyduje o kluczowych kwestiach, on jest nieprzychylny, można powiedzieć, na trzech poziomach. Po pierwsze jest nieprzychylny takim ugrupowaniu, które są suwerenistyczne, które nie chcą na siłę pogłębiać integracji europejskiej i nie kupują tej metafory roweru, która polega na tym, że Unia musi właśnie pedałować do przodu, czyli ściśle się jeszcze integrować, bo jak nie, to się przewróci, ponieważ są pewne obszary, które były zarezerwowane na poziomie państwa narodowego i nie ma potrzeby je przenosić do Brukseli. To jest pierwszy, może być obszar spór o suwerenność, o poziom kompetencji państwa narodowego versus Unia, ale jest już drugi poziom sporu, czyli jak jest traktowana Europa Środkowo-Wschodnia. Tutaj wyborcy Prawa i Sprawiedliwości to często podkreślają, że Europa Środkowo-Wschodnia wciąż jest traktowana po macoszemu, wciąż jest traktowana jako ten region trochę, który wymaga takiego paternalizmu ze strony elit zachodnioeuropejskich, którzy traktują ten region wciąż jako taki gorszy, który wszedł do Unii później. I tutaj mam taką relację uczeń-nauczyciel, która jest jakby relacją niesymetryczną. No i trzeci poziom wreszcie, czyli poziom tego, że po prostu mainstream europejski nie lubi partii konserwatywnych, ponieważ no, jest on zdominowany przez partie liberalno-lewicowe, więc jakby naturalny jest ten spór z rządem, który ma konserwatywny wydział. Więc te trzy, można powiedzieć, punkty sporne, kiedy do tych trzech punktów spornych, naturalnie dodam jeszcze spór o praworządność, spowodowało taką mieszankę, w której no dzisiaj to małżeństwo z Unią jest małżeństwem coraz bardziej z rozsądku, a nawet z przymusu niż z miłości. I myślę, że to jest oczywiście gdzieś tam długofalowo być może groźne, ale jeszcze za wcześnie, żeby mówić o polexicie, bo jednak wciąż dla tych wyborców prawicy argumenty przede wszystkim natury finansowej docierają. Oni zdają sobie z tego sprawę, że w tym momencie opuszczenie Unii byłoby związane z dużymi perturbacjami. Też myślę, że argument bezpieczeństwa odgrywa coraz większe znaczenie. Więc pomimo takiego dużego rozczarowania, wciąż ci wyborcy prawicy jednak tej Unii opuszczać nie chcą, ale ich poziom krytycyzmu bez wątpienia w ostatnich latach wzrósł. No tak, który widać go zresztą. Ja tu szereg bardzo ciekawych wątków, które pan powiedział, które chętnie bym pociągnął, ale niestety czas nas goni, więc mam nadzieję, że wrócimy do tego. Obawiam się, że temat naszego członkostwa w Unii i rosnącego sceptycyzmu wobec członkostwa Unii może niestety być jeszcze w przyszłości tematem do rozmowy, ale na razie na tym optymistycznym dla mnie akcencie, który pan poruszył, zakończymy. Cały czas jesteśmy tak bardziej euroentuzjastyczni niż sceptyczni, aby tak pozostało. Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego, bardzo dziękuję, że znalazł pan czas. Państwu dziękuję, że byliście z nami. Jutro, ja cały ten tydzień dla was będę raportował. Jutro wracamy już trochę na tematykę ukraińsko-wojenną, więc zostańcie koniecznie z nami. Lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał, żeby być powiadomieni o naszych wszystkich nowych produkcjach. A ja z wami widzę się już jutro, zaraz po Ekspresie Biedrzyckiej. Do zobaczenia.